Wir wollen die Betrachtung aus dem Epheserbrief fortsetzen. Chcielibyśmy kontynuować rozważanie z listu do Efezjan. Wir lesen Epheser, das vierte Kapitel. Przeczytamy list do Efezjan, czwarty rozdział. Im vergangenen Jahr hatten wir mit den ersten Versen begonnen. W zeszłym roku rozpoczęliśmy już rozważanie pierwszych wierszy. Aber aus dem Zusammenhang heraus lesen wir das ganze Kapitel noch einmal. Ale żeby to razem tak objąć, to przeczytamy cały rozdział. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc słabości jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do najniższych stron ziemi? Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra,
aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Wir wurden zu Anfang am Psalm 23 erinnert. Na początku tej godziny myśli nasze zostały skierowane na treść Psalmu 23. Psalm 23 hat seine Zusammenfassung im ersten Vers. Psalm 23 ma swoje streszczenie już od razu w swoim pierwszym wierszu. David sagt, der Herr ist mein Hirte. Dawid tam stwierdza, Pan jest pasterzem moim. Da ist eine Beziehung. Jest, zaistniał związek pomiędzy nimi społeczności. Und aufgrund dieser Beziehung wird dieser große Gott, der mein Hirte geworden ist, auf dem ganzen Weg für mich sorgen. I to właśnie z powodu tego związania, tej społeczności, Bóg przez całe moje życie będzie mnie prowadził i będzie o mnie się troszczył. Johannes 10, Vers 11 geht weiter. A treść z Ewangelii Jana z 10 rozdziału, z 11 wiersza jeszcze posuwa się dalej. Johannes 10, Vers 11 zeigt, dass der gute Hirte sein Leben lässt, um diese Beziehung überhaupt knüpfen zu können. Ten wiersz z Jana 10 rozdziału 11 pokazuje nam, że ten dobry pasterz życie swoje kładzie za owce, aby w ogóle mogło dojść do tego powiązania, do tej społeczności. Und in Vers 27 haben wir gelesen. A w wierszu 27 czytaliśmy z tego samego 10 rozdziału Jana, dass die Schafe dem Hirten folgen. Że owce idą za pasterzem. Wie kommt das? Jak to możliwe? Weil Gott ein Werk an unseren Herzen getan hat. Dlatego, że to Bóg właśnie dokonał swojego dzieła w naszym sercu. Das hängt auch mit dem ewigen Leben zusammen, das im nächsten Vers dann vorgestellt wird. To od razu łączy się z życiem wiecznym, które jest przedstawione w następnym 28. wierszu. Was uns ermöglicht, die ewigen Beziehungen zu Gott zu genießen. I wszystko to nam umożliwia korzystanie z tych wiecznych powiązań z Bogiem. Das macht Johannes 17, Vers 3 übrigens auch sehr gut deutlich. Również też i 17 rozdział tej Ewangelii Jana, trzeci wiersz, bardzo dobitnie to pokazuje. Der große Gott möchte nicht nur grundsätzlich uns eine Beziehung schenken bei der Wiedergeburt. Ten wielki Bóg nie tylko chciałby nawiązać z nami społeczność w momencie tego nowego narodzenia, sondern er möchte, dass wir in dieser Beziehung auch leben. Ale On sobie to życzy, abyśmy również też i w tej społeczności, w tym związku z Nim dalej żyli. Sie bedeuten für den Gläubigen das höchste Glück. I wszystko to oznacza dla człowieka wierzącego znajdować się w największym szczęściu. Weil der Gläubige sich die Gedanken Gottes zu eigen macht. Z tego powodu, że człowiek wierzący przyswaja sobie myśli Boże. Und darin die herrliche Größe Gottes findet. I w tym właśnie znajduje tą wielką wspaniałość, wielkość Bożą. Gott findet seine Freude, sich dem Menschen zu offenbaren. To Bóg ma w tym swoją radość, aby objawiać się ludziom. Und das finden wir in ganz besonderer Weise im Epheserbrief. I to w szczególny sposób oglądamy właśnie tutaj w liście do Efezjan.
Gott zeigt nicht nur, dass er eine Lösung hat für unser Sündenproblem. Bóg nie tylko w tym liście pokazuje, że znalazł rozwiązanie dla naszego problemu, jakim są grzechy, sondern er zeigt, dass er um seiner selbst willen in der Ewigkeit einen Ratschluss gefasst hat. On pokazuje również, że to on z powodu siebie samego już przed wiekami powziął swoje własne postanowienie w tej sprawie. Wir, jeder einzelne sollte vor ihm sein in Liebe. A my, każdy z osobna, przed nim mamy przebywać, żyć w miłości. Es wird uns auch der Mann seines Ratschlusses vorgestellt, Christus. I tu w tym liście przedstawiony jest również ten mąż jego postanowienia, mianowicie Chrystus. Und er zeigt uns auch, dass er durch diesen Mann seine ganze Ratschlüsse verwirklichen wird im Hinblick auf die Schöpfung. I on pokazuje, że on przez tego męża jednego, który przez niego urzeczywistni wszystkie swoje postanowienia dotyczące całego stworzenia. Im Hinblick auf die Regierungswege Gottes mit Israel schon der Apostel Paulus in Römer 11 zur Anbetung kommt. Jeżeli też już apostoł Paweł, patrząc na te odwieczne drogi prawe Boże, dochodzi do stanu uwielbienia Boga, wie viel mehr, wenn wir den Epheserbrief vor uns haben. To jakże więcej my możemy do takiego stanu być doprowadzeni, gdy przyjrzymy się całej treści listu do Efezjan. Wo uns deutlich gemacht wird, dass das große Thema Christus und seine Versammlung ist. W którym dobitnie widzimy ten wielki temat Chrystus i jego zgromadzenie. Epheserbrief zeigt uns in den ersten drei Kapiteln den lehrmäßigen Aspekt. List do Efezjan w pierwszych trzech rozdziałach pokazuje nam ten zakres nauki Bożej. Die Gedanken Gottes werden uns da entfaltet, sein Ratschluss. Całe myśli Boże i jego postanowienia zostały tutaj w taki rozwinięty sposób przedstawione. Und in den Kapiteln 4 bis 6 haben wir mehr die praktische Seite. A w rozdziałach od 4 do 6 oglądamy bardziej tą praktyczną stronę życia człowieka wierzącego. Erst kommen die wunderbaren Gedanken Gottes, die in seinem Herzen waren. Najpierw są przedstawione te cudowne myśli Boże, które znajdowały się w jego sercu. Und dann dürfen die uns motivieren, die Gedanken Gottes auch praktisch zu verwirklichen. I wszystkie te myśli mogą nas zmotywować do tego, aby je w praktyczny sposób też i w naszym życiu urzeczywistnić. Kapitel 4, Vers 1 fängt mit einer Ermahnung an. Czwarty rozdział, pierwszy wiersz zawiera i rozpoczyna się od swego rodzaju napomnienia. Wir werden aufgefordert, würdig der Berufung zu wandeln. Jesteśmy tutaj wzywani do tego, abyśmy godnie pielgrzymowali tego postanowienia, jakim zostaliśmy powołani. Um das zu tun, müssen wir nicht nur die Gedanken Gottes kennen. Aby to uczynić, to nie tylko musimy znać myśli Boże, sondern in der richtigen Gesinnung vor Gott sein. Ale również my sami musimy stanąć przed Bogiem we właściwym usposobieniu. Das ist automatisch der Fall, wenn wir uns mit den Gedanken Gottes beschäftigen. A będzie to tak zautomatyzowane, jeżeli my wcześniej będziemy się tymi myślami Bożymi zajmować. Bo w tym będziemy widzieli tą wspaniałą wielkość Bożą. Będziemy również to widzieli, że w drugim rozdziale tego listu do Efezjan jesteśmy widziani jako umarli. Völlig unfähig, eine Beziehung zu Gott zu knüpfen. I całkowicie niezdolni do tego, aby zawiązać te więzy społeczności z Bogiem. A pomimo tego dalej żyjemy w grzechu. I to pokazuje na nasz beznadziejny stan. Also in Kapitel 4, Vers 1 und 2 haben wir besonders die richtige Sinnung, die uns prägen sollte. A więc w tych dwóch pierwszych wierszach czwartego rozdziału oglądamy te właściwe usposobienie, które powinno nas cechować. Dann wird in Vers 3 und 4 von Einheit gesprochen.
Następnie w trzecim i w czwartym wierszu mowa jest o jedności. Vers 4 wird gesagt, da ist ein Leib, ein Geist. W tym czwartym wierszu jest podkreślone, że jest jedno ciało i jeden duch. Das ist die Einheit, die gebildet worden ist am Pfingsttage. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wurde dieser eine Leib gebildet, von welchem Christus das Haupt ist. To ta jedność została utworzona w Dzień Zielonych Świąt i to jest to jedno ciało, którego Chrystus jest tą uwielbioną głową w niebie. Und wir werden aufgefordert, diese Einheit, die der Heilige Geist gebildet hat, auch praktisch zu verwirklichen. I jesteśmy wzywani do tego, aby tą jedność, którą utworzył Duch Święty, również też i w praktyczny sposób urzeczywistniać. Wir können auch sagen, die Verse 1 bis 16 zeigen uns die göttliche Einheit. I możemy powiedzieć, że te wiersze od 1 do 16 pokazują nam tą boską jedność. In Vers 5 sehen wir eine Einheit, die darin besteht, ein christliches Bekenntnis zu haben. W piątym wierszu właśnie widzimy tą jedność, która zaistniała z tego powodu, że my wszyscy mamy te chrześcijańskie wyznanie. Dazu gehören also nicht nur wahre Gläubige. I to nie tylko nicht nur wahre Gläubige, sondern auch Namenschristen. A to oznacza, że nie tylko prawdziwi ludzie wierzący, ale również i do nich, do tej jedności należą ci, którzy z nazwy tylko są chrześcijanami. Wir haben gesehen, Vers 7, dass jeder einzelne etwas bekommen hat. I w siódmym wierszu to oglądaliśmy, że każdy pojedynczy właśnie coś otrzymał. Dieser eine Leib, Christus ist das verherrlichte Haupt. To jedno ciało, którego Chrystus jest tą uwielbioną głową, wird von allen Glaubenden, die auf der Erde sind, gebildet. Jest utworzone przez wszystkich wierzących, którzy znajdują się tutaj na tej ziemi. Eine größere Innigkeit ist sie gar nicht vorzustellen. Większego stopnia zjednoczenia w ogóle nie można sobie wyobrazić. Deshalb benutzt der Heilige Geist diesen bildhaften Ausdruck, wir sind ein Leib. I to z tego powodu właśnie Duch Święty używa tego obrazowego przedstawienia, mówiąc, jesteśmy jednym ciałem. Das kann jeder von uns verstehen. I ten obraz każdy z nas może dobrze zrozumieć. Er sagt nicht, ihr sollt ein Leib sein. On nie mówi tutaj, wy powinniście być jednym ciałem. Wir sehen, wir sind schon wieder bei den grundsätzlichen Gedanken Gottes, nicht bei unserem Verhalten. I tu widzimy, że w tych zasadniczych myślach Bożych nie jest to zależne od naszego zachowania się. Aber weil wir so innig miteinander verbunden sind, sollen wir auch in der richtigen Weise miteinander umgehen. Ale to właśnie z tego powodu, że jesteśmy tak ściśle jedni z drugimi połączeni, to powinniśmy też i we właściwy sposób się zachowywać. Jedes Teil im menschlichen Körper hat eine ganz gewisse Aufgabe. I każdy członek tego ludzkiego ciała przecież wykonuje swoje własne zadanie. Gott hat einen vollkommenen Menschen von Anfang an geschaffen. Bóg stworzył doskonałego człowieka od samego początku doskonałego. Der eine Teil kann nicht ohne den anderen existieren. I jeden członek ciała nie może egzystować bez połączenia z drugim członkiem. Und jetzt sagt die Schrift hier, jedem ist eine Gnade geschenkt worden. I tu Pismo mówi, że każdemu jest jego własna łaska jemu darowana. Jede einzelne Person wird als eine Gnade gesehen. Każda pojedyncza osoba jest widziana jako łaska. Gnade ist unverdiente Liebe Gottes. Bo łaska to niezasłużona miłość Boża. Die einzelnen Personen werden als Gnade gesehen und sie sind ein Geschenk. I te pojedyncze osoby są widziane jako łaska. One są jakby podarunkiem. Jede einzelne Person in diesem Leib ist wichtig. I każda pojedyncza osoba w tym ciele jest ważna. Nach dem Maß der Gabe des Christus. Według miary daru Chrystusowego.
Wie im menschlichen Körper alle Teile unterschiedlich sind, so ist das im geistigen Leib auch. Tak jak w ludzkim ciele wszystkie członki są różnorodne, tak też i w tym duchowym ciele. Und wer das bestimmt? A kto o tym decyduje? Gott oder der Herr hat das ganz klar bestimmt. Bóg albo Pan dokładnie to wszystko już zadecydował. Das Maß des Christus besteht darin, dass er jedem einzelnen Glauben eine gewisse Funktion gegeben hat. Jedem einzelnen Gläubigen hat eine gewisse Funktion gegeben. Każdemu pojedynczemu członkowi tego ciała została przydzielona ta jego, dla niego przeznaczona funkcja. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die Funktion erkennen. I dlatego dla każdego z nas jest to rzeczą bardzo ważną, abyśmy rozpoznali, jaka to jest funkcja. Nie wychodzić też i poza obszar tej jednej funkcji naszej, ale również też i nie wycofywać się i nie myśleć, że to nie jest moje zadanie. Gott hat oder der Jesus hat nicht einem alles gegeben. Bóg albo Pan Jezus nie darował wszystkim wszystkiego. Nein, jeder einzelne ist zur Ergänzung des anderen geschenkt. Nie, każdy pojedynczo jest podarowany drugiemu jako jego uzupełnienie. Und dass wir hier in diesem Ort so zusammengestellt sind, wie wir zusammengestellt sind, ist ein Ausdruck der Gnade und Weisheit Gottes. A to, w jaki sposób w danym miejscu jesteśmy razem ze sobą zestawieni, to jest wyraz mądrości, ale też i łaski Bożej. Paulus hat natürlich hier die weltweite Einheit vor sich. Naturalnie Paweł tutaj w tym rozdziale widzi tą ogólnoświatową jedność. Aber wir dürfen das durchaus runterbrechen auf die örtliche Darstellung dieses einen Leibes. Ale my możemy to również też i ograniczyć do tego miejscowego zobrazowania tej jedności w poszczególnym zborze miejscowym. Wir sehen, welche Gnade und welche Weisheit, welche Liebe Gottes darin zum Ausdruck kommt. I widzimy w tym, jaka mądrość, jaka łaska, jaka miłość Boża w tym wyraża się. Maß des Christus, also eine gewisse Abgrenzung. Stell das her. Maß des Christus ist eine gewisse Abgrenzung. Tą miarą jest Chrystus i to On stanowi postanawia te granice. Und zugleich ist es sicherlich auch ein Ausdruck für die Unendlichkeit. Ale jednocześnie jest to wyraz tej nieskończoności. Ist es nicht unendlich kostbar, dass wir Glieder an diesem einen Leib sein dürfen? Czy to nie jest nieskończenie kosztowną rzeczą, że my możemy być członkami tego jednego ciała? Dass keiner die Funktion so gut ausüben kann wie du ganz speziell. Że nikt inny nie może tak dobrze tą funkcję wykonać, która przynależy właśnie dla ciebie. Dass der verherrlichte Herr dir alles gegeben hat, um diesen Platz in der rechten Weise in seiner Gesinnung auszuüben. Że to Pan darował tej łaski, aby tą rzecz na tym miejscu według jego woli wykonywać. Denn alles soll ja zur Verherrlichung des Herrn dienen. Dlatego, że wszystko powinno służyć ku chwale Pana. Da dürfen wir und können nur dankbar sein, dass er uns diese Funktion gegeben hat. I możemy być za to wdzięczni, że On nam wszystkim, każdemu z osobna, Jego własną funkcję udzielił. Somit kann auch gar kein Neid aufkommen. I w ten sposób też i nie może pojawić się zazdrość. Oder Eifersucht. Ich hätte gerne, was der andere hat. Nie, albo uczucie pożądania tego, co ktoś drugi ma. Nein, der vollkommene Herr, das Haupt, hat das so bestimmt. Nie, ten doskonały Pan, który jest głową, to On tak właśnie postanowił. Und immer, wenn er etwas bestimmt, dann ist es herrlich. I zawsze, jeżeli On coś postanawia, to ta rzecz jest wspaniała. Und das kann auch niemals zu Resignation führen. I to też nigdy nie może doprowadzić do zrezygnowania. Weil ich ja weiß, dass ich eine ganz bestimmte Aufgabe habe, die ja ausfüllen soll. Dlatego, że ja mogę wiedzieć, że to od Niego mam moje szczególnego rodzaju zadanie do wykonania. Jetzt in Vers 8
zitiert er einen Psalm. I w wierszu 8 tutaj czytamy cytat z pewnego psalmu. Da wird zunächst davon gesprochen, dass der Jesus hinaufgestiegen worden ist in die Höhe. Najpierw w pierwszej części tego wiersza mowa jest o tym, że Jezus wstąpił na wysokość. Der Text ist hier der Septuaginta entnommen, der griechischen Übersetzung des hebräischen Textes. Ten tekst w greckim Nowym Testamencie tego wiersza jest zacytowany z greckiego tłumaczenia Septuaginty Starego Testamentu. Wovon redet der Vers? I o czym ten wiersz mówi? Er redet davon, dass der Herr in seiner eigenen Macht hinaufgestiegen ist. Że Pan w swojej własnej mocy, on sam wstąpił do nieba. Der wird hier als Mensch gesehen. Pan tu jest oglądany jako człowiek. Und doch ist er der ewige Gott. A jednak on jest jednocześnie wiecznym Bogiem. Der Macht hat ihn aufzusteigen in die Höhe. Który miał tą moc, aby wstąpić na wysokość. Er hat auch die Gefangenschaft gefangen geführt. On również powiódł za sobą jeńców. Głośno. Można powiedzieć, on wziął w niewolę z niewoli. Dieser Psalm bezieht sich auf die zukünftige Zeit. Ten psalm dotyczy czasów przyszłych. Er bezieht sich auf die Zeit, wo Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, um sein Reich aufzurichten. Ten psalm dotyczy czasu, gdy Pan Jezus w mocy i chwale swojej przyjdzie na ziemię, aby ustanowić swoje królestwo. Der Jesus musste zunächst das Kreuz auf sich nehmen. Pan Jezus musiał na siebie wziąć krzyż. Musste in den Himmel hinaufsteigen. Musiał wstąpić do nieba. Und dann konnte er auf die Erde wiederkommen, um die Gefangenschaft gefangen zu führen. A potem dopiero mógł, może stąpić na ziemię, aby właśnie wziąć w niewolę tych, którzy byli w niewoli. Wenn der Jesus hier auf der Erde sein Reich aufrichten wird, dann wird jeder Widerstand hinweggefegt werden. Bo gdy Pan Jezus przyjdzie na tą ziemię, aby ustanowić swoje królestwo, to z tej ziemi będzie usunięty wszelki objaw sprzeciwu w stosunku do Jego osoby. Wenn der Jesus wiederkommt zur Entrückung seiner Braut. A gdy Pan Jezus przyjdzie ponownie, aby pochwycić i zabrać do siebie swoją oblubienicę, dann wird es auf dieser Erde nur noch ungläubige Menschen geben. To wtedy na tej ziemi zostaną tylko niewierzący ludzie. I gdy Pan Jezus przyjdzie znowu ponownie, aby swoje królestwo na tej ziemi ustanowić, to On już będzie starał się o to, aby w tym jednym momencie, gdy On wróci, na tej ziemi pozostali tylko i wyłącznie ludzie wierzący. I to właśnie jest wytłumaczenie tego określenia tych, którzy byli jeńcami w niewolę wprowadził. Als er Jesus auf der Erde war, ist er in das Haus des Starken eingedrungen. Als er Jesus hier auf der Erde war, ist er in das Haus des Starken eingedrungen. Gdy Pan Jezus był na ziemi, to on wdarł się do tego domostwa mocnego, mocarza. Er hat in seiner Person die Macht, Satan zurückzudrängen. On w swojej osobie miał tą moc, aby właśnie szatanowi zabrać jego moc. Er konnte Menschen von Dämonen befreien. On potrafił ludzi wyzwalać spod panowania demonów. Er hatte Macht über die wilden Tiere, das sehen wir nach der Versuchung in der Wüste. On miał moc również też i nad dzikimi zwierzęcami, co oglądamy w tych scenach jego kuszenia na pustyni. Er hatte Macht über die Naturgewalten. On miał również moc nad wszelkimi tymi potęgami natury, wszystkich żywiołów natury. Er ist auch, hat durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert.
On również przez Ducha Wiecznego siebie samego Bogu przyniósł w ofierze. Er hatte Macht, in den Tod zu gehen und Macht daraus hervorzukommen. On miał tą moc, aby wejść w śmierć i z tej śmierci znowu z powrotem powstać. Und aufgrund dieses Werkes haben wir jetzt auch die Situation, dass wir frei gemacht worden sind von der Macht der Sünde und des Todes als wiedergeborene Menschen. I to na podstawie Jego śmierci mamy teraz tą moc, aby być wyzwoleni ze śmierci i powstać jako ludzie nowonarodzeni. Przeczytamy z listu do Hebrajczyków z drugiego rozdziału. Hebräer 2, Vers 14 und 15. Drugi rozdział do Hebrajczyków, 14 i 15 wiersz. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. A więc my przez śmierć Pana Jezusa zostaliśmy wyzwoleni z mocy szatana. Czy już nic nie mamy do czynienia ze szatanem? Epheser 6, unser Kampf ist wieder die himmlischen Örter, wieder die Mächte in den himmlischen Örtern. W Efezjan 6 rozdziale czytamy o tym, że nasza walka jest przeciwko tym mocom i potęgom w niebiańskich okręgach. Satan ist besiegt. Szatan wprawdzie jest zwyciężony, aber er hat noch einen Freiraum. Ale jest jeszcze mu dane miejsce do działania. Er will uns den Genuss der Segnung glauben. On chce nas obrabować z tych korzyści i radości wszystkich błogosławieństw. Der dritte Punkt, der hier vorgestellt wird in dem Zitat, ist: Christus hat dem Menschen Gaben gegeben. I trzecim punktem, który w tym cytacie z tego psalmu 68 jest przedstawiony, to jest to, że Chrystus ludzi obdarzył darami. Als der verherrlichte Mensch hat er diese Gaben empfangen? Jako ten uwielbiony człowiek otrzymujemy te dary. Und jetzt ist er derjenige, der vom Himmel aus die einzelnen bestimmt. On otrzymał dary i teraz przebywając w niebie, on decyduje, jakie dary poszczególnym wierzącym na tej ziemi udzielić. Also sind Gaben etwas, was von außen gegeben wird. A więc dary są rzeczami, które zostały podarowane z zewnątrz. Also es wäre etwas ganz Dummes, wenn wir uns darauf etwas einbilden würden. I byłoby to naprawdę bardzo nierozsądne, gdybyśmy mając jakiś dar, chlubili się tym i pysznili, bo to jest dane z zewnątrz. Einmal ist es eine Gnade. Z jednej strony jest to łaska. Ausdruck der Liebe Gottes. I to jest z miłości Bożej. Und es ist eine Gabe. A z drugiej strony jest to dar. Nichts erarbeitetes oder erworbenes. Nie jest to rzecz, którą myśmy sobie wypracowali albo w jakiś sposób pozyskali. Und die Quelle ist der verherrlichte Herr. A źródłem tego jest ten uwielbiony Pan. Vers 9 wiederholt den Gedanken. A wiersz 9 powtarza znowu tą myśl. Und erweitert ihn, indem gesagt wird, dass der Jesus zunächst auch in die untersten Örter der Erde hinabgestiegen ist. Ale ta myśl tutaj pod koniec tego wiersza jest rozszerzona o to słowo, że Chrystus wpierw wstąpił do najniższych stron ziemi. Tu jest u nas pod ziemi, to w prawidłowym znaczeniu powinno być najniższych stron ziemi. Er wurde nicht nur der Sündenträger. On stał się nie tylko tym, który niósł grzech. Er musste nicht nur zur Sünde gemacht werden.
On nie tylko był tym, który stał się grzechem. Er musste nicht nur in das Verlassensein von Gott gehen. On nie tylko był tym, który musiał być w tym stanie opuszczenia przez Boga. Er musste nicht nur der ganzen gerechten Zornglut Gottes angesichts der Sünden und der Sünde ausgesetzt werden. On nie tylko tym był, który musiał znieść ten żar, ogromny żar gniewu Bożego z powodu grzechów i grzechu, sondern er musste auch in den physischen Tod gehen. Ale on musiał również i wejść w tą fizyczną śmierć. Und begraben werden. I musiał być również i pogrzebany. Er war nicht mehr zu sehen. Czyli nie było go widać. Noch einmal. Jeszcze raz. Damit wir Gaben von dem verherrlichten Herrn bekommen konnten. Abyśmy mogli właśnie otrzymać dary od tego uwielbionego Pana. Musste Christus in die tiefsten Tiefen absteigen. To Chrystus musiał właśnie stąpić do tych najniższych stron ziemi, tych głębin. In Vers 10 wird gesagt, dass der hinabgestiegen ist, derselbe ist, der auch hinaufgestiegen ist. W wierszu 10 jest to określone, że ten, który stąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa. Der Jesus hat sich nicht verändert. Nicht verändert. Der Herr Jesus hat sich nicht verändert. Pan Jezus siebie samego w niczym nie zmienił. Natürlich, als Johannes in Offenbarung 1 den Herrn Jesus in seiner richterlichen Gestalt sah. Naturalnie, gdy Jan w Księdze Objawienia go widzi stojącego przed nim w tej sędziowskiej postaci. Aber in seinem Herzen ist der Jesus nie anders geworden. To widzi go w tym blasku chwały. Ale Pan Jezus w swoim sercu się nic nie zmienił. Es gibt in der Welt ein Sprichwort. W tym świecie wprawdzie jest takie przysłowie. Gib einem Menschen Macht und du wirst ihn nicht wiedererkennen. Daj człowiekowi władzę, a po chwili go nie poznasz. Das gibt's bei dem Herrn Jesus nicht. To czegoś takiego nie możemy zobaczyć u Pana Jezusa. Matthäus 28 sagt. Bo Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, pokazuje nam, mnie została dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Ale przez to, że tą władzę czy moc otrzymał, to w żadnym stopniu się nie zmienił. Gdzie on stąpił? Ist er in den Himmel hinaufgestiegen? Czy on wstąpił do nieba? Die Schrift unterscheidet drei Bereiche von Himmel. Pismo przedstawia, czy rozróżnia trzy zakresy niebios. Nein, hier zeigt uns die Schrift, er ist über die Himmel gegangen. Ale Pismo tu nam pokazuje, że on przeszedł przez wszystkie te zakresy niebios, wyżej. Er ist in das Haus des Vaters gegangen. Dlatego, że on wszedł do domu ojcowskiego. Was war das Ziel, dass er dahin gegangen ist? Taki był jego cel, aby tam do tego miejsca dojść. Was war der Zweck? To był sens jego tutaj pobytu. Damit Christus alles erfüllen sollte. Aby Chrystus mógł wszystko wypełnić. Also er sollte nicht nur die Sühnung werden für unsere Sünden, unser Stellvertreter werden. A więc on nie tylko miał stać się zastępcą za nasze grzechy i dokonać tego przebłagania za nie. Nein, im Ratschluss Gottes war auch enthalten, dass Christus als das verherrlichte Haupt uns Gnade geben wollte. Nie, w postanowieniu Bożym było również i to zawarte, że Chrystus jako ten uwielbiony Pan ma również i nam udzielić łaskę. Wir sollten den Leib Christus in der richtigen Weise darstellen können. My mamy to ciało Chrystusowe we właściwy sposób teraz sobą przedstawiać. Waren das seine Gedanken? Die Gedanken des Herrn? Czy to były myśli Pana? Es waren die Gedanken Gottes. Es war der Ratschluss Gottes. Nie, to były myśli Boże, to było postanowienie Boże. Er ist auch in diesem Punkt der Erfüller des Ratschlusses Gottes. On i w tym punkcie stał się tym, który wypełnił postanowienie Boże. Wir haben ihn hier als Menschen vor uns. I my go oglądamy. Als
als Menschen, als jako człowieka. Jetzt in Vers 11 haben wir eine Unterscheidung. A w wierszu 11 zostało tu nam przedstawione pewne zróżnicowanie. Der verherrlichte Mensch im Himmel, ten uwielbiony człowiek w niebie, hat Apostel gegeben, Propheten gegeben, Evangelisten gegeben, Hirten und Lehrer gegeben. On również darował apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Und wenn er etwas gibt, dann ist es immer vollkommen. A jeżeli on coś daje, to zawsze jest doskonałe. Das heißt nicht, dass die Werkzeuge in sich vollkommen sein sollen. To wcale nie oznacza, że te narzędzia mają być sami sobie doskonałymi. Aber die Auswahl als solches ist vollkommen. Ale wybór jego jest doskonały. Wenn es hier um die Auswahl der Apostel geht, ist das nicht zu verwechseln mit der Auswahl, die wir in Lukas 6 haben. Jeżeli mówimy tutaj o wyborze tych apostołów, to nie jest ten sam wybór, który oglądamy w Łukasza w 6 rozdziale. In Lukas 6 wird uns vorgestellt, wie der auf der Erde lebende Herr die Jünger auserwählt. Bo w Łukasza w 6 rozdziale jest przedstawione, jak ten żyjący na ziemi Pan wybiera tych żyjących na ziemi uczniów dla siebie samego. Hier ist es eine andere Auserwählung, die von dem verherrlichten Herrn vom Himmel aus. Tu jest przedstawiony inny rodzaj wyboru, który został dokonany przez tego uwielbionego Pana z nieba. Apostel waren Männer, die eine ganz besondere Verantwortung hatten. Bo apostołami byli tacy mężowie, którzy nosili szczególnego rodzaju odpowiedzialność. Der Herr hatte ihnen Gewalt gegeben, aber nicht zur Zerstörung, sondern zur Auferbauung. Pan darował im duży zakres mocy, ale nie po to, żeby oni coś niszczyli, tylko aby ta moc służyła ku zbudowaniu. Sie haben lehrmäßig die Grundlagen des Christentums festgelegt. Oni założyli fundamenty w tej nauce chrześcijańskiej. Gott, der Heilige Geist, hat ihnen durch Offenbarung die Gedanken Gottes mitgeteilt. Bóg, Duch Święty, poprzez objawienie przekazał im myśli Boże, a oni w inspirowany sposób zapisali słowa Boże. Paweł siebie samego w liście do Efezjan przedstawia jako apostoła, aby było to dobitnie widoczne, że tutaj przemawia ktoś z tym autorytetem apostolskim. Ale nie czyni tego w tej mocy, która by miała być odbierana jako z tego stanowiska, w którym on się stoi. Denn die Apostel waren Apostel Gottes oder Apostel des Herrn. Sie waren Gesandte, wie auch Apostel bedeutet. Bo apostołowie mieli być apostołami Pana, tak jak to słowo oznacza, mieli być posłanymi, posłańcami pańskimi. Jesus, kapitel 2, vers 20. Przejdźmy do drugiego rozdziału, do 20 wiersza. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Hier werden die Apostel wieder genannt. Znowu tutaj wymienieni są apostołowie. Und gleichzeitig in Verbindung mit den Propheten. Jednocześnie w powiązaniu z prorokami. Wenn die Reihenfolge Apostel und Propheten so erfolgt. Jeżeli tutaj oglądamy tego rodzaju kolejność apostołowie i prorocy, dann ist immer mit den Propheten des Neuen Testamentes zu rechnen. To zawsze należy tutaj oglądać pod tym określeniem tych proroków nowotestamentowych. Zum Beispiel Lukas war ein Prophet. Na przykład Łukasz był prorokiem. Warum? Dlaczego? Er hat inspiriert das Lukas-Evangelium geschrieben, die Apostelgeschichte geschrieben. Dlatego, że on w inspirowany sposób zapisał Ewangelię Łukasza i Księgę Dziejów Apostolskich. Silas wird auch mal als Prophet bezeichnet. Również też i Sylas w jednym miejscu jest nazywany prorokiem. Hat er ein Buch geschrieben? Czy Sylas zapisał jakąś księgę biblijną? Nein.
Nie. Da haben wir den Begriff Prophet im allgemeineren Sinn. W nim oglądamy to pojęcie tego proroka w ogólnym znaczeniu, w sensie. Da meint Prophet einfach einer, der aus der Gegenwart Gottes herausspricht. Bo to określenie określa kogoś, kto z obecności Bożej wypowiada Słowo Boże albo myśli Boże. So hat Gott die Apostel und Propheten benutzt, um lehrmäßig die Gedanken zu entwickeln. I tak Bóg darował tych apostołów i proroków, aby te myśli Boże w tej nauce chrześcijańskiej zostały dalej podane. Diese beiden Personengruppen, Apostel und Propheten, wie sie hier dargestellt werden. Te dwie grupy apostołów i proroków, które tutaj zostały zobrazowane, haben heute ihre Aufgabe erfüllt. Sie existieren nicht mehr als Personen. Oni już w zgromadzeniu w dzisiejszych czasach już w tym sensie, jak tu jest, są przedstawieni, nie egzystują. Ihre Werke haben wir noch. Als die Dokumente der Schrift. Ich dzieła oglądamy udokumentowane w piśmie. Und sie sind uns heute noch zum großen Segen. I oni po dziś dzień tym samym są dla nas wszystkich wielkim błogosławieństwem. Und jetzt kommen Gaben, die der verherrlichte Herr bis heute gibt. A teraz dopiero zaczynamy czytać o darach, które ten uwielbiony Pan aż po dziś dzień daje. Das erste ist Evangelist. Jako pierwsze wymienieni są ewangeliści. Eine wunderbare Gabe. Jest to cudowny dar. Ein Mensch hat die Fähigkeit, fremde Menschen anzusprechen und die hören auf einmal zu. Po prostu obcy człowiek ma taką umiejętność, aby zagadnąć obcych ludzi i tym samym przekazać im Ewangelię. Apostelgeschichte 6 finden wir Philippus. W Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale oglądamy na przykład osobę Filipa. Er war verantwortlich mit noch 6 Brüdern finanzielle Gaben zu verwalten. On ponosił odpowiedzialność z innymi braćmi, aby zarządzać darami w zakresie finansowym. Und erst in Apostelgeschichte 21 spricht der Heilige Geist davon, dass er ein Evangelist war. I dopiero w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich Duch Święty to podkreśla, że on był ewangelistą. To nie jest ważne, czy ktoś nosi przed sobą tabliczkę z napisem ewangelista. Es ist einfach erforderlich, das macht das Beispiel deutlich, dass wir treu sind mit den Aufgaben, die der uns jetzt gibt, umzugehen. Jest to po prostu ważne, a to właśnie pokazuje ten przykład, abyśmy wiernie wypełniali tą służbę, którą Pan nam powierzył. Filipus war treu. Filip był wierny w wykonywaniu tej służby. Und so konnte der Herr ihm zusätzliche Aufgaben anvertrauen. I dlatego Pan mógł mu udzielić dodatkowych zadań. Das zweite ist Hirte. Jako drudzy wymienieni są pasterze w tym 11 wierszu. Das ist auch eine seltene Gabe. Również i to jest dar, który rzadko występuje. Wir haben uns an den guten Hirten erinnert. Już na samym początku wspominaliśmy o tym dobrym pasterzu. Hirtenherz sollte ein jeder von uns haben. Ein Hirtenherz sollte ein jeder von uns haben. Serce pasterskie to każdy z nas powinien posiadać. Das heißt von Herzen um das geistige Wohl der Mitgeschwister besorgt sein. To znaczy, żebyśmy serdecznie w sercu swoim byli zatroskani o dobro współwierzących. Aber die Gnadengabe eines Hirten zu haben ist noch etwas mehr. Ale mieć dar pasterza to już oznacza znacznie więcej. Die Gnadengabe des Hirten ist eine Fähigkeit auf ganz persönliche Dinge ganz gezielt einzugehen. Mieć ten dar pasterza oznacza, że w całkowicie osobisty sposób umieć zająć się rzeczami, które dotyczą konkretnej osoby. Diese Arbeit hat die Zielsetzung, dass man wieder in glücklicher
und vertiefter Gemeinschaft mit dem verherrlichten Herrn den Weg geht. Tego rodzaju praca ma zawsze na celu to, aby dany wierzący, poddany tej służbie, jeszcze bardziej szczęśliwy mógł być w swojej służbie dla Pana. Ein Hirte muss zugleich einer sein, der sich als Schaf des guten Hirten versteht. Pasterzem może być tylko ten, który siebie samego zawsze traktuje jako owcę tego jedynego, dobrego pasterza. Ein Hirte muss verschwiegen sein. Ein Hirte muss verschwiegen sein, muss Mund halten können. Również pasterz musi być taką osobą, która potrafi trzymać język za zębami. Was ich ihm im Vertrauen sage, muss ich wissen, er wird das nicht ausplaudern. Jeżeli coś osobistego mu przekazuję, to muszę mieć do tej osoby takie zaufanie, że on tego dalej nie rozpowie. Er muss ein hohes Einfühlungsvermögen haben. Einfühlungsvermögen muss sich hineinsetzen können in ihn. Er muss ihn gut verstehen können, sein Gegenüber. Pasterzem musi być również i taki człowiek, który potrafi się dobrze wczuć w sytuację drugiej osoby. Aber der Hirte hat nicht nur seine Aufgabe im persönlichen Gespräch. Ale pasterz nie tylko wykonuje swoje zadania w osobistych rozmowach z wierzącymi, sondern er hat durchaus auch im öffentlichen Bereich seine Aufgabe wahrzunehmen. Ale również i on w tym publicznym działaniu jak najbardziej wykonuje też swoją służbę. Als letzte Personengruppe wird die Gruppe der Lehrer genannt. Jako ostatnia grupa tutaj została wymieniona grupa nauczycieli. Wir kennen alle die Lehrer aus unserer Schulzeit. My wszyscy znamy nauczycieli, począwszy od naszych lat szkolnych. Das sind Männer, die eine Fähigkeit haben, Wissen zu vermitteln. Są to ludzie, którzy mają taką umiejętność przekazywania wiedzy innym. Die uns Zusammenhänge erklären können, sodass sie uns kostbar werden. Którzy potrafią nam powiązania pomiędzy poszczególnymi zakresami wiedzy pokazywać tak, aby to stało się dla nas kosztowne. In diesem Vers haben wir eine Unterscheidung gemacht. W tym wierszu zostało tutaj podkreślone takie rozróżnienie. Apostel und Propheten waren eine Einheit. Jedną całość tworzyli apostołowie i prorocy. Evangelisten, Hirte und Lehrer sind auch eine Einheit. A również i drugą grupę tworzyli ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Aber jetzt müssen wir die zweite Gruppe noch mal unterscheiden. Zweite Gruppe müssen wir noch mal unterscheiden. Hirten und Evangelisten, Hirte und Lehrer, da gibt es noch mal einen Unterschied. Ja. Es ist nicht nur diese Unterscheidung in dreien, sondern diese drei kann man noch mal in zwei unterscheiden. Tą drugą grupę, która tu została wymieniona, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, można również podzielić wewnątrz na dwie grupy. Der Evangelist hat die Zielsetzung, ungläubige Menschen anzusprechen, ihnen eine Hilfe zu sein. Ewangelista ma zadanie, aby zagadnąć ludzi niewierzących i być im pomocą do nawrócenia się. Und der Hirte und Lehrer hat die Aufgabe, Gläubige anzusprechen. A pasterz i nauczyciel ma tą umiejętność, aby przemówić do ludzi wierzących. Aber der Hirte muss auch lehrfähig sein. Ale również też i pasterz musi być osobą, która jest podatna na naukę, którą mu się jemu przekazuje. Und der Lehrer kann durchaus vom Herrn auch benutzt werden, einen prophetischen Dienst zu tun. I również nauczyciel może być do tego użyty przez Pana, aby w zborze wykonał służbę prorocką. Das ist ja die Zielsetzung unseres Dienstes. Gdyż takim celem jest właśnie nasza służba. Es soll nicht nur das Wort verkündigt werden, tu nie chodzi tylko o to, aby słowo było głoszone, sondern es soll so verkündigt werden, wie der Herr es jetzt genau will. Ale aby było właśnie w taki sposób głoszone, w jakim Pan dokładnie sobie w tym momencie tego życzy. So gibt es eine klare Unterscheidung zwischen Hirten und Lehrer.
I dlatego jest tak jasna granica albo różnica pomiędzy pasterzem i nauczycielem. Diese wollen wir respektieren. I tą granicę zawsze chcieliśmy respektować. Denn dieser Unterschied kommt von dem verherrlichten Herrn. Dlatego, że ta granica jest darowana przez tego uwielbionego Pana. Auf der anderen Seite zeigt uns auch diese Schriftstelle. Ale z drugiej strony to miejsce z Pisma pokazuje nam, dass es manche Gemeinsamkeiten zwischen dem Hirten und dem Lehrer gibt. Że istnieją również też i wspólne rzeczy, które łączą pasterzy z nauczycielami. Wir haben gesehen, dass jeder eine Gabe hat. Mogliśmy to oglądać, że każdy otrzymał swój dar. Aber dass hier in Vers 11 nur gewisse Brüder eine besondere Gabe, eine besondere Gnade bekommen haben. A w wierszu 11 oglądaliśmy, że tylko niektórzy bracia otrzymali szczególnego rodzaju dary. 1. Korinther 12 wird deutlich, dass der Herr seinen Knechten Gnadengaben gibt. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale jest to dobitnie zobrazowane, że Pan daje swoje dary. Aber hier in Epheser 4, Vers 11 stellen die Personen selbst eine Gabe dar. A tutaj w liście do Efezjan w 4 rozdziale w 11 wierszu widzimy, że te osoby są personifikowanym darem. Und wie schön ist das, wenn diese vom Herrn gegebenen Gaben auch zur Entfaltung kommen. Jakie to jest piękne, że te darowane przez Pana dary rozwijają się. Sie haben nicht zu allen Zeiten an allen Orten die Aufgaben. Nie w każdym czasie i nie we wszystkich miejscach wykonują swoje zadania. Aber sie werden gegeben im Blick auf den ganzen weltweiten Leib. Ale one działają w zakresie tego ogólnoświatowego jednego ciała. Das Maß des Christus kann die Fähigkeit zum Beispiel des Lehrers auf den Ort begrenzen. Tym, który daje miarę, jest Chrystus i on może ograniczyć tą zdolność nauczyciela jakiegoś do tylko konkretnego miejsca. Kann auch sein, dass er praktisch weltweit eingesetzt wird vom Herrn. Może również i to sprawić, żeby on w praktyczny sposób na całym świecie był używany. Überwiegend ist es so, dass der Evangelist, der Hirte und der Lehrer viel reisen. W większości przypadków właśnie tak jest, że ewangeliści, pasterze i nauczyciele wiele podróżują. Sie üben ihre Tätigkeit aus, indem sie beten. A oni wykonują swoje czynności przez to, że się modlą. Und dann den mündlichen oder schriftlichen Dienst ausüben. I dopiero potem wykonują tą służbę swoją poprzez wykonywanie służby przez usta albo poprzez pisanie. Wir wollen heute dankbar sein, dass der verherrlichte Herr uns begnadigte Lehrer vor 200 Jahren gegeben hat. Chcielibyśmy Panu być za to wdzięczni, że on w swojej łasce darował tych udarowanych nauczycieli przed około 200 laty. Wenn wir heute ihre Schriften lesen, bo gdy jeszcze w dzisiejszych czasach czytamy ich pisma, dann merken wir, dass der gute Hirte durch ihre Schriften zu uns redet. To możemy to zauważyć, że dobry pasterz przez ich książki przemawia do nas. Wir erkennen, dass es mit den Gedanken des Herrn in Übereinstimmung ist. I możemy to rozpoznać, że oni byli w tej jednomyślności z myślami Pana. Wir wären nie auf gewisse Gedanken gekommen, wenn der Herr uns diese Lehrer nicht gegeben hätte. I my dzisiaj może nigdy byśmy nie doszli do pewnych myśli, gdyby Pan w swojej łasce nie darował nam tych nauczycieli 200 lat temu. Heute morgen haben wir noch einen Abschnitt aus Sprüche 3 gelesen.
Dzisiaj rano czytaliśmy pewien urywek z przypowieści z trzeciego rozdziału. Da ist der Vater, der sich um den Sohn bemüht. Tam oglądamy ojca, który troszczy się o swojego syna. Und er legt ihm liebevoll manches ans Herz. I on w takiej pełnej, wielkiej miłości niejedną rzecz kładzie mu na sercu. Lesen einmal den fünften Vers. Przeczytajmy piąty wiersz. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział, piąty wiersz. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Es gibt junge Brüder, die sehr intellektuell ausgerichtet sind. Są tacy młodzi bracia, którzy z własnego swojego ciała są bardzo inteligentnymi osobami. Vielleicht hatte Salomo auch so einen Sohn jetzt vor sich. Może akurat Salomon też miał takiego syna przed sobą. Sie möchten alles mit dem Verstand begründen. Tacy ludzie próbują wszystko uzasadnić poprzez swój rozum. Und das ist in den Sachen des Glaubens nicht möglich. A to, wiedzmy, nie jest możliwe w tym zakresie spraw wiary. Selbst die Schöpfung verstehen wir nur durch Glauben. Nawet i stworzenie rozumiemy tylko przez wiarę. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, so dass das, was man sieht, nicht aus erscheinendem geworden ist. Czytamy, że przez wiarę my to rozumiemy, że te światy zostały stworzone z rzeczy niewidzialnych. Nie tak, jak my byśmy to własnymi oczami oglądali. Genauso ist es mit der Offenbarung Gottes in sein Wort. Dokładnie tak samo jest z tym objawieniem Bożym w Jego Słowie. Bereitschaft, das im Glauben anzunehmen, was Gott uns mitteilt. Aby mieć tą gotowość przyjmować wszystko to, co Bóg nam przedkłada, pokazuje. Das erwartet Gott von uns. To właśnie tego Bóg od nas oczekuje. Und wenn wir das im Glauben angenommen haben, jeżeli to przyjęliśmy we wierze, dann wird im Nachhinein klar, dass es richtig ist. To zwykle potem się to wyjaśnia, staje się to jasne, że to było właściwe. Aber sich auf den eigenen Verstand zu stützen, wäre falsch. Ale opierać się o własny rozum byłoby to wielkim błędem. Der nächste Vers heißt in Sprüche 3: Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Następny wiersz w tym trzecim rozdziale przypowieści rozpoczyna się: Poznawaj go na wszystkich twoich drogach. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott sein Wort studieren, jeżeli my będziemy w społeczności z Bogiem studiować Jego Słowo, und auch das, was gute Lehrer uns hinterlassen haben, nutzen, i również będziemy wykorzystywali pisma, które nam zostawili dobrzy nauczyciele, czytali ich książki, dann werden wir klar erkennen, was von dem guten Hirten kommt und was nicht von dem guten Hirten kommt. To wtedy będziemy mogli jasno to rozpoznać, co pochodzi od tego dobrego pasterza, a co od niego nie pochodzi. Ich möchte einfach warnen vor falschen Gedankengängen. Chciałbym po prostu ostrzec, aby nie podążać błędnymi tokami myślowymi. Auch vor gewissen Veröffentlichungen im Internet. Również i przed pewnymi publikacjami w internecie, die zum Teil falsch sind, które częściowo są rzeczami błędnymi, die einseitig sind, które są jednostronnymi rzeczami. Aber wenn diese Gaben genutzt werden von uns, dann sind unsere Herzen glücklich und der Herr wird geehrt. Ale jeżeli te dary są wykorzystywane, to my mamy z tego pożytek i Pan również jest przez to uczczony. Jetzt wird in Vers 12 uns gezeigt, welche Aufgaben diese Personen haben, welches Ziel sie verfolgen. A w wierszu 12 jest pokazane, jakie zadania, jaki cel ma przyświecać tym osobom. Zuerst wird das Ziel genannt, Vollendung der Heiligen.
Najpierw jest pokazany cel, aby doprowadzić do doskonałości świętych. Was unsere Stellung angeht, ist jeder mit dem Zeitpunkt der Wiedergeburt vollkommen. Jeśli chodzi o nasze stanowisko, to każdy z nas od momentu nowego narodzenia jest w swoim stanowisku doskonały. Angenehm gemacht in dem Geliebten, sagt Epheser 1. List Efezjan, pierwszy rozdział, nam pokazuje, że został uczyniony przyjemnym, miłym w tym umiłowanym. Hebräer 10, mit einem Opfer hat auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. A Hebrajczyków, 10 rozdział, pokazuje, że jedną ofiarą uczynił doskonałymi wszystkich tych, którzy są uświęceni. Der erste Teil dieses Satzes ist klar, Stellung. Pierwsza część jest jasna, to jest nasze stanowisko. Und geheiligt werden ist Praxis. A być uświęconymi, to oznacza już nasz dalszy proces w praktyce. Der Herr heiligt sich selbst für uns. Johannes 17. Pan samego siebie uświęcił, tak czytamy w Jana w 17 rozdziale, dla nas. Er benutzt das Wort Gottes. On korzystał ze Słowa Bożego, używał je. Und den Heiligen Geist, i Ducha Świętego, um sie in praktische Heiligkeit auch zu bringen. Aby w praktycznej świętości żyć. Wir müssen, solange wir auf der Erde sind, immer weiter lernen. A my musimy na cały ten okres czasu, w którym jesteśmy postawieni na tej ziemi, musimy się ciągle uczyć. Aber dass wir gut dieses Ziel erreichen können, hat der Verherrlichte ja diese Gaben gegeben. Ale abyśmy dobrze ten cel przed nami postawiony osiągnęli, to Pan darował te dary. Wann werden wir das Vollmaß erreichen? Wann werden wir das Vollmaß erreichen? Wann werden wir vollendet? Kiedy będziemy doprowadzeni do pełnej miary? Von Seiten des Herrn ist alles vollkommen. Bo przecież ze strony Pana już wszystko jest doskonałe. Die Hilfsmittel, die er gegeben hat, sind vollkommen. Te środki pomocnicze, które on darował, są też doskonałe. Das Maß, was er vorgibt, ist vollkommen. Miara, którą on postanowił, jest doskonała. Aber wenn wir an unsere Praxis denken, ale gdy pomyślimy o naszym praktycznym życiu, müssen wir sagen, wir erreichen es auf dieser Erde nicht. To musimy stwierdzić, że my tego doskonałego na tej ziemi nie osiągniemy. Dieser Versteil macht auch deutlich, dass der Evangelist seine Tätigkeit hat im Hinblick auf diese Zielsetzung zur Vollendung der Heiligen. Ten wiersz dobitnie pokazuje, że również ewangelista musi dochodzić w swojej służbie do tego celu, aby było to dopełnienie w doskonałości wszystkich świętych. Er arbeitet, damit auch die Geretteten dann schließlich vollendet werden. On pracuje po to, aby ludzie byli uratowani i zbawieni, a koniec końców, aby byli dopełnieni do tego stanu końcowego. Das zweite ist für das Werk des Dienstes. Der zweite Punkt in diesem 12. Vers ist für das Werk des Dienstes. Drugim punktem w tym 12. wierszu jest właśnie to dzieło posługiwania. Das ist die Tätigkeit dieser drei Personen. Mowa tutaj jest o tej działalności tych trzech osób. Es reicht nicht aus, dass sie im Leib vorhanden sind. To nie wystarczy, że tylko te dary są dane do dyspozycji w tym ciele. Sondern wir müssen ihnen auch Möglichkeiten geben, ihre Gabe zu entfalten. My musimy dać tą możliwość tym darom, aby one w nas się rozwijały. Und wenn sie ihre Gabe entfalten, i gdy te dary się rozwijają, und wir in einem guten Zustand sind, a my jesteśmy w dobrym stanie duchowym, dann erfolgt die Auferbauung des Leibes. Wtedy dopiero następuje to budowanie ciała Chrystusowego. Das heißt, ein systematisches Wachsen ist dann gegeben. To znaczy, że systematyczny wzrost jest zagwarantowany. Durch die Vielfalt, die der Verherrlichte hervorgibt, ist das geschenkt. To poprzez tą różnorodność, którą Pan darował,
zostało to już przez Pana zagwarantowane. Sollen wir alle sehr viel wissen haben? Czy my wszyscy chcemy posiąść wielką wiedzę? Gott möchte, dass wir seine Gedanken gut kennen. Tak, Bóg chce, abyśmy poznawali Jego myśli i dobrze je znali. Aber nicht nur das. Ale nie tylko to. Denn hier steht zur Auferbauung des Leibes des Christus. Ale tu jest napisane, aby to wszystko się działo dla budowania ciała Chrystusowego. Die von den Evangelisten dazu gewonnenen Seelen gehören automatisch zum Leib Christi. Bo te dusze, które zostały pozyskane przez ewangelistów, one natychmiast należą do tego ciała. Aber sie sollen auch ihre Position in den Leib des Christus in der rechten Weise dann verstehen und auch einnehmen. Ale takie osoby powinny też i swoją pozycję wewnątrz ciała Chrystusowego dobrze zrozumieć i potem ją, tą pozycję objąć w posiadanie. Da sind wir bei einem ganz zentralen Thema. Jest to bardzo centralny temat, ważny temat. Jeder Dienst hat eine Zielrichtung. Każda służba ma pewien kierunek, ukierunkowanie do celu. Alles auf das verherrlichte Haupt Christus auszurichten. Że wszystko ma być ukierunkowane na tą uwielbioną głowę Chrystusa. Wenn wir Brüder einladen, gdy zapraszamy braci zum Dienst, aby usługiwali, dann ist es erforderlich, dass wir auch Gemeinschaft mit ihnen haben am Tisch. Des Herrn. To jest rzeczą konieczną, abyśmy jednocześnie też i mieli społeczność przy stole Pana. Wenn wir keine Gemeinschaft am Tisch des Herrn mit ihnen haben, wie können wir sie zu Lehrvorträgen einladen? Jeżeli nie mamy społeczności przy stole Pańskim z danym bratem, to jak możemy go zaprosić, aby on nas pouczał? Wie können wir Dienstgemeinschaft mit ihnen haben? Jakże możemy w trakcie jego służby mieć tą społeczność służby razem z nim? Paulus und Barnabas haben Dienst zusammen getan. Paweł i Barnabasz tą służbę ze sobą wykonywali. Aber einmal war es nicht mehr möglich. Ale w pewnym momencie nie było to już więcej możliwe. Aber sie haben weiter miteinander Brot gebrochen. Ale oni dalej między, ze sobą chleb łamali. Dienstgemeinschaft setzt mehr voraus als das gemeinsame Brotbrechen. Społeczność w służbie wymaga czegoś więcej niż tylko społeczność przy stole Pana w łamaniu chleba. So können wir auch nicht im Hinblick auf das Evangelium Zusammenarbeit mit solchen anderen Kirchen Weg gehen. I to właśnie z tego powodu również i my nie możemy współdziałać w głoszeniu Ewangelii razem z takimi braćmi, którzy idą inną drogą w chrześcijaństwie. Denn die Seelen sollen ja zu dem verherrlichten Herrn ausgerichtet werden. Dlatego, że wszystkie te linie powinny być skierowane w kierunku tego uwielbionego Pana. Wenn ein menschlicher Körper gesund ist, dann gehen alle Impulse vom Kopf aus. Jeżeli ciało jakiegoś człowieka jest zdrowe, to wszelkie impulsy sterownicze są wysyłane z głowy. Und das ist doch der verherrlichte Herr. I to tą głową przecież jest ten uwielbiony Pan. Wir versuchen auch in unserem mündlichen oder schriftlichen Dienst nicht Personen an uns zu heften. Przecież wykonując tą publiczną służbę ustami naszymi, nie mamy zadania tych pozyskanych dusz przywiązywać do siebie samego. Sondern sie auf den verherrlichten Christus und auf seine Versammlung auszurichten. My mamy zadanie kierować te dusze do tego uwielbionego Chrystusa i do jego zgromadzenia. Vers 13 wird ein Zielpunkt genannt. W 13 wierszu jest zdefiniowany ten punkt końcowy, cel. In Vers 12 haben wir gesehen, dass die Gaben gegeben sind zur Vollendung der Heiligen. W 12 wierszu żeśmy oglądali, że te dary zostały darowane do dopełnienia doskonałości w świętych. Wir haben gesagt, wir erreichen in der Praxis das Maß nicht. My żeśmy i to stwierdzili, że w praktyce tej miary my nie osiągniemy. Zumindest solange wir auf der Erde sind. Przynajmniej tak długo, jak tutaj na tej ziemi będziemy. Da gibt es nach 1. Johannes 2 Unterschiede in der Entwicklung.
Tak, zgodnie z pierwszym listem Jana, drugi rozdział, są różnice w poznaniu. Da gibt es Kindlein, da gibt es Jünglinge und da gibt es Väter. Bo we wierze mamy między sobą i dzieci, i młodzieńców, i dorosłych ojców. Aber dann Vers 13 sehr ermunternd. A wiersz 13 jest bardzo zachęcający. Einmal werden wir alle zum Vollmaß geführt werden. Bo kiedyś wszyscy dojdziemy do tej pełnej miary. Da ist die Einheit des Glaubens da. Tutaj oglądamy tą jedną wiarę. Wir werden die Gedanken Gottes verstehen. My będziemy również i rozumieli te myśli Boże. Das, was stückweise ist, dann wird das abgetan sein. Bo to, co jest cząstkowe, to zostanie już wtedy usunięte. Diese Einheit des Glaubens, die hat einen Zentralpunkt, das ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes. I ta jedność we wierze ma jeden punkt centralny, to jest właśnie te dorośnięcie do wymiaru w pełni Chrystusowej. Deshalb ist es immer wieder wichtig, dass wir alle Gedanken in Verbindung bringen mit dem Herrn Jesus, der hier als Sohn Gottes vorgestellt wird. I dlatego jest to rzeczą ważną, abyśmy wszystkie myśli nasze doprowadzali do jednomyślności, do jednej myśli z Chrystusem, który tutaj został przedstawiony w tym wierszu jako Syn Boży. Dann werden wir alle erwachsene Männer sein. Wtedy wszyscy będziemy mogli być tymi dojrzałymi, dorosłymi mężami. Wir werden hingeführt zu dem Maß des vollkommenen Wuchses der Fülle des Christus. I wszyscy dorośniemy do tych wymiarów pełni Chrystusowej. Vers 14. A w 14 wierszu? Wir sollen nicht mehr unmündige sein. Czytamy wyraźnie o tym, że nie powinniśmy być już dziećmi niemowlętami. Muss noch zu der Fülle des Christus etwas sagen. Von Petrus, 2. Petrus. Na temat pełności Chrystusowej musimy przeczytać z drugiego listu Piotra. Der letzte Vers aus 2. Petrus 3, Vers 18. Trzeci rozdział, 18 wiersz. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 18 wiersz. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Piotr jest mężem praktycznym. I on mówi wyraźnie, my musimy coraz to bardziej przyglądać się Chrystusowi. To jest szczególnego rodzaju łaska, że możemy na Niego ciągle spoglądać. Chciejmy pozwolić sobie coraz to więcej tej łaski darować, żebyśmy Jego oglądali. Und dann erkennen wir die ganze Fülle der Gnade, die uns in Christus geworden ist. I wtedy będziemy mogli poznawać tą całą pełnię tej łaski, która została nam darowana w Chrystusie. Ale będziemy również poznawali tą osobę. A to nie tylko doprowadzi do szczęśliwego stanu naszego serca, ale również do stanu, w którym będziemy skłonni oddawać chwałę i uwielbienie. A więc rozważaliśmy te dary, które Pan podarował, aby one służyły ku zbudowaniu. Rozważaliśmy również i ten końcowy cel. Jetzt sehen wir in Vers 14 auch Gefahren. 14 sehen wir Gefahren. In Vers 14 werden uns Gefahren vorgestellt. A w wierszu 14 widzimy, że zostały nam przedstawione niebezpieczeństwa. Es ist übrigens rührend zu sehen. Jest to naprawdę wzruszające, gdy temu się przyjrzymy. Dass Paulus sagt, damit wir nicht mehr unmündige sein.
gdy Paweł to mówi, abyśmy już więcej nie byli niemowlętami. Der Mann, der so viel von seinem Schöpfer geschenkt bekommen hat. Ten mąż, który tak wiele otrzymał w podarunku od swojego Stwórcy. Der Mann, der so viel von dem verherrlichten Herrn geschenkt bekommen hat. Ten mąż, który tak wiele otrzymał od tego uwielbionego Pana Jego. Sagt hier, damit wir nicht mehr unmündige sein. Mówi do nas, abyśmy już my więcej nie byli niemowlętami. Er stellt sich demütig in die Reihe der Wachsenden. Er stellt sich demütig in die Reihe der Wachsenden. On siebie samego w pokorze stawia w szeregach tych, którzy są ludźmi dorosłymi. Unmündige sind ja Kinder, die keine Verantwortung haben. Bo niemowlętami to są ludzie, którzy nie mają odpowiedzialności. Aber Gott möchte uns ja zu Söhnen haben, das haben wir in Kapitel 1 betrachtet. Ale Bóg chce, abyśmy my byli synami, o czym żeśmy rozważali w pierwszym rozdziale tego listu. Und weil wir auch in die Stellung von Söhnen eingesetzt worden sind, a ponieważ möchten wir auch gerne verantwortungsbewusst unseren Weg gehen. A ponieważ zostaliśmy postawieni w tym stanowisku synów, to chciejmy teraz w odpowiedzialności iść dalej naszą drogą. Die Unmündigen werden hin und her geworfen. Bo niemowlęta, oni są rzucani tam i sam we wierze. Wie kommt das? Jak to jest możliwe? Da gibt es unterschiedliche Lehren. Dlatego, że są różnorodne nauki. Der eine wird vielleicht von einer gefühlsbezogenen Lehre sehr irritiert. Jeden może być pociągnięty przez naukę, która wpływa na jego uczucia. Der andere durch eine sehr verstandesorientierte Lehre irritiert. Ktoś inny może być znowu zirytowany nauką, która nie zgadza się z jego rozumem. Und er wankt immer hin und her. I taki człowiek będzie chwiejny tam i z powrotem. Das möchte Gott nicht. Bóg nie chciałby, aby tak było. Wie kommt es zu den unterschiedlichen Lehren? Jak to do tego doszło, że były różnorodne nauki? Durch die Betrügerei der Menschen. Poprzez to oszustwo ludzi. Wenn man die offenbarte Wahrheit Gottes ablehnt, ten człowiek, który odrzuca tą objawioną prawdę Bożą, dann bleibt nur noch Lüge über. Takiemu pozostaje tylko kłamstwo. Im Hinblick auf das Leben gibt es nur Auskünfte durch das Wort Gottes. Jeżeli chodzi o nasze życie, to liczą się tylko te wiadomości, które otrzymujemy ze Słowa Bożego. Ein zweiter Punkt, die Verschlagenheit des listig ersonnenen Irrtums. I drugi punkt to jest to, że ktoś może podlegać temu podstępowi, który w chwytny sposób został przygotowany. Beim ersten Punkt war es so, Menschen sagen dir etwas, sie betrügen dich, bewusst betrügen dich. W pierwszym punkcie było to, że ludzie coś mówią, aby ciebie w świadomy sposób oszukać. Hier bei dem zweiten listig ersonnenen Irrtum. A jeżeli chodzi o drugi punkt, o te sprytnie wymyślone oszustwo, wird deutlich, wie ein Lehrgebäude auch dahinter steht. Wie ein Lehrgebäude dahinter steht. Sie begründen das, was sie sagen, lehrmäßig. In einem Zusammenhang, gedanklichen Zusammenhang. Ludzie ci próbują, aby zbudować budynek swojej nauki złożony swoich własnych myśli. Jetzt zeigt in Vers 15. I teraz pokazuje to w 15. wierszu. Die Wahrheit festhalten Liebe. Abyśmy trzymali się tej prawdy w miłości. Nicht die falschen Lehren, nicht der Irrtum. Nie trzymali się błędnej nauki, nie trzymali się tego oszustwa. Die Wahrheit ist das Wort Gottes, dein Wort ist Wahrheit. A tylko prawdy, a nią jest tylko Słowo Boże. Der Jesus ist Wahrheit. Pan Jezus jest prawdą. Und es ist der Geist der Wahrheit. I również jest Duch prawdą. Wenn wir das festhalten, was Gott uns geschenkt hat, jeżeli będziemy się mocno trzymali tego, co Bóg nam podarował, dann halten wir die Wahrheit fest. Wtedy jednocześnie będziemy się mocno trzymali prawdy. Aber wir können die Wahrheit festhalten auch in einem sehr gesetzlichen Geist.
Ale my możemy również prawdy się trzymać, będąc w bardzo zakonnym usposobieniu, duchu takim zakonnym. Wie so ein Computer, der kein Erbarmen hat. I będziemy wtedy jak taki komputer, który nie zna litości. Nein, wir sollen die Wahrheit festhalten in Liebe. Nie, my mamy się prawdy trzymać w miłości. In Vers 2 hatten wir schon gelesen, einander ertragend in Liebe. Już w drugim wierszu tego rozdziału czytaliśmy o tym, że jedni drugich znosząc w miłości. Wir sind alle unterschiedlich. Bo my wszyscy przecież jesteśmy tak różniący się od siebie. Unterschiedliche Wachstumsstufen. Również i mamy różnorodny stopień wzrostu duchowego. Haben auch mit den unterschiedlichen Lehren, die durch die Gesellschaft auf uns zukommen, hier und da zu tun. Mamy również też i albo na nas wpływają różnorodne nauki, które pochodzą z społeczeństwa, które nas otacza. Da müssen wir Verständnis füreinander haben. I wtedy musimy wykazać się wyrozumiałością jeden dla drugiego. Damit das miteinander gefördert wird, damit wir in einer guten Weise miteinander den Weg gehen. Abyśmy w dobry sposób ze sobą razem podążając szli wspólną drogą. Und zusammen die Wahrheit von Christus und der Versammlung in Liebe festhalten. I razem tą prawdę o Chrystusie i zgromadzeniu mocno trzymali. Denn gerade der Leib macht uns ja deutlich, wie sehr wir einander brauchen. Der Leib macht uns deutlich, weil wir alle hier den Leib. Bo właśnie obraz tego ciała dobitnie nam to pokazuje, jak bardzo jedni drugich potrzebujemy. Jetzt wird die Wachstumsrichtung vorgestellt. A teraz zostało nam przedstawione tutaj ukierunkowanie we wzroście. Wir wachsen auf das vollkommene Haupt hin. My mamy wzrastać w kierunku tej doskonałej głowy. Ein Gläubiger möchte wachsen. Z pewnością człowiek wierzący chce wzrastać. Möchte den Herrn immer besser kennenlernen. Z pewnością chce ciągle na nowo Pana coraz to lepiej poznawać. Möchte immer mehr, dass diese wunderbaren Gedanken der Einheit von Christus und der Versammlung verwirklicht werden. Z pewnością pragnie tego, aby te cudowne myśli jedności zgromadzenia i Chrystusa zostały w praktyce urzeczywistnione. Und indem er sich da einsetzt, da wächst er. I starając się o to wszystko, on jednocześnie wzrasta. Und er wächst zu dem Haupt hin. I on wzrasta w kierunku tej głowy. Alle Glieder müssen wachsen. Wszystkie członki muszą wzrastać. Aber das Haupt muss nicht mehr wachsen. Es ist vollkommen. Ale głowa nie musi już więcej wzrastać, gdyż głowa jest doskonała. Und bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben. I to w obliczu tych wszystkich różnorodnych cech naszych, jakie my posiadamy, kommen alle gesund machenden und gesund erhaltenen Impulse von dem vollkommenen Haupt. To wszyscy odbieramy te impulsy od tej doskonałej głowy, które służą do tego, abyśmy coraz to bardziej zdrowo wzrastali. Das Haupt ist der Christus, der Gesalbte. A głową jest Chrystus, ten pomazany. Das haben wir schon in Kapitel 1 gelesen. O tym również czytaliśmy w pierwszym rozdziale tego listu. W 10. wierszu. Gott hat in seinem Ratschluss festgelegt, dass er in der Fülle der Zeit alles unter ein Haupt zusammenbringen wollte in dem Christus. Bóg w swojej woli to postanowił, abyśmy, gdy nastanie pełnia czasów, mogli być z tą jedną głową, z Chrystusem połączeni w jedną całość. In Vers 22 heißt es, a w tym samym rozdziale, w 22 wierszu jest napisane, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową zgromadzenia. Christus ist jetzt schon das Haupt. Chrystus jest już teraz głową. Er ist von Gott
zu dem Haupt ernannt worden. On przez Boga został powołany na te stanowisko głowy. Aber wir sehen ihm jetzt noch nicht alles unterworfen. Ale my nie widzimy jeszcze, aby wszystko jemu było już poddane. Das kommt noch, wenn Christus das Reich aufrichten wird. To nastanie wtedy, gdy Chrystus przyjdzie, aby ustanowić swoje królestwo. Aber wir glauben, der Gnadenzeit sind ein bisschen voraus. Ale my, ludzie wierzący okresu łaski, jesteśmy tutaj w szczególny sposób uprzywilejowani. Wir sehen ihn jetzt schon als vollkommenes Haupt. My już teraz możemy Jego oglądać jako tą doskonałą głowę. Und jeder freut sich, dass wir so ein vollkommenes Haupt haben. Dass wir so ein vollkommenes Haupt jetzt schon haben. Jeder freut sich. I każdy może się z tego cieszyć, że mamy tak doskonałą głowę. Vers 16. 16. wiersz teraz. Es wird gezeigt, dass der ganze Leib wohl zusammengefügt ist. W tym wierszu jest pokazane, że to całe ciało jest właśnie w sposób doskonały razem ze sobą spojone i związane. Da wird uns der Leib in seiner Fülle vorgestellt. Została nam tutaj przedstawiona ta pełnia. Wird gezeigt, dass jedes Teil genau an dem richtigen Punkt steht. I jednocześnie zobrazowane to, że każdy członek w swoim własnym, jemu przeznaczonym punkcie dokładnie w tym miejscu się znajduje, w jakim ma być. Denn es ist ja ein vollkommener Schöpfer. Dlatego, że to jest przecież dzieło doskonałego Stwórcy. Wir sind miteinander verbunden. A do tego jesteśmy między sobą połączeni. Durch jedes Gelenk der Darreichung. I to poprzez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. Są i takie członki ciała, które w swoich czynnościach są bardziej widoczne. Inne członki ciała nie występują tak publicznie, jawnie. A pomimo tego wszystkie te członki ze sobą muszą być powiązane. Und diese Verbindung soll ihren praktischen Ausdruck auch finden. I to połączenie musi być w praktyczny sposób również też urzeczywistniane. Die Gelenke sind zur gegenseitigen Darreichung geschenkt. A wszystkie te stawy zostały nam podarowane, abyśmy się wzajemnie zasilali. Ohne Gelenke gäbe es ja keine Bewegung und wir brauchen Bewegung. Przecież bez stawów nie byłoby możliwości poruszenia się. A my wszyscy potrzebujemy tej możliwości wzajemnego zginania, poruszenia się. Da wird wieder von einem Maß gesprochen. I znowu jest mowa o tej jednej mierze. Jedes einzelne Glied am Leib Christi hat ein gewisses Maß von Gott angeordnet bekommen. Każdy pojedynczy członek w tym ciele Chrystusowym otrzymał swoją własną miarę postanowioną przez Boga. Und wenn jedes Glied in der richtigen Weise sich entwickelt, jeżeli teraz każdy członek tego ciała we właściwy sposób się rozwija, dann bewirkt es für den ganzen Körper die Selbstauferbauung. To on jednocześnie przydaje w tym całym ciele do zbudowania samego siebie tego ciała. Also jeder in dem Raum ist verantwortlich für das gesunde Wachstum des Christus. A więc każdy znajdujący się w tej chwili w tym pomieszczeniu jest odpowiedzialny za to, aby wzrastać w tym ciele Chrystusowym. Jeżeli my będziemy teraz chcieli odpowiedzieć, dać odpowiedź na naszą odpowiedzialność i w niej postępować, to wtedy będzie miało zysk całe ciało z tego. Welche Verantwortung ist damit für jeden von uns verbunden? Jakaż odpowiedzialność w tym właśnie jest dla każdego z nas zawarta. Hier wird von einer Selbstauferbauung gesprochen. Gdyż mowa jest tutaj w tym wierszu o zbudowaniu tego ciała samo w sobie, siebie samo w miłości. Wir denken manchmal, ja, da müssen wir Brüder einladen, die tun den Dienst des Wortes.
My czasami może jesteśmy skłonni pomyśleć, tak, my musimy zaprosić braci, aby oni nam usługiwali słowem. Das ist ja auch richtig. To jest też w swój sposób właściwe. Das sehen wir Gottes Wort. To też oglądamy w Słowie Bożym przykłady tego. Aber hier wird gezeigt, ale tu, w tym wierszu jest pokazane, dass jeder zur Selbstauferbauung mit beiträgt. Że każdy z nas jest za to odpowiedzialny, aby przydawał do zbudowania tego ciała. Und es fällt auf, dass wieder die Verknüpfung mit der Liebe da ist. I z całą pewnością to zauważamy, że wszystko to razem jest powiązane w miłości. Wir können manchmal sehr direkt sein. Czasami my możemy być zbyt bezpośredni. Wir können sagen, falsch und richtig. My możemy również też i powiedzieć coś błędnie lub właściwie. Aber das hilft nicht. Ale to wszystko razem nic nie pomoże. Zielsetzung ist ja, der Leib soll wachsen. Bo celem powinno być to, aby ciało wzrastało. Natürlich müssen wir auch auf Fehlverhalten aufmerksam machen. Naturalnie my musimy brać pod uwagę też i różnorodność członków w tym ciele. Wir müssen aber auch den Weg aufzeigen, wie man das ändern kann. My musimy również też i temu poszczególnemu członkowi tego ciała pokazać drogę, na której on może zmienić. Und wir müssen auch eine Motivation geben, damit man ändert. I my musimy mu dać też i motywację, aby był skłonny zmienić coś. Wenn wir die Motivation geben, dass der ganze Leib eine Selbstauferbauung dadurch erfährt, was ist das für ein schönes Argument? Jeżeli my będziemy umieli dać taką motywację, aby całe ciało samo siebie budowało, to jakże to jest piękny argument. Ja war so in Vers 16 gesehen, das Wachstum in der Liebe. W tym 16 wierszu oglądamy właśnie wzrastanie w miłości. Zum Wohle des ganzen Leibes. Dla dobra całego ciała. Vielleicht dürfen wir noch die Verse 17 bis 19 eben streifen. Chcielibyśmy jeszcze też i rozważyć te wiersze od 17 do 19. Paulus sagt hier, dies und sage ich im Zug, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Eitelkeit des Sinnes. W tym 17 wierszu Paweł zwraca się do nas, to mówię i to poświadczam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują. Er entwickelt jetzt lehrmäßig, da gibt es einen neuen Menschen und es gibt einen alten Menschen. I on to uzasadnia też i sposób zgodny z nauką Słowa Bożego, że jest nowy człowiek, jak również i stary człowiek. Als wiedergeborene können wir uns genauso noch verhalten wie vor unserer Bekehrung. I to musimy pamiętać, że jako nowonarodzeni my możemy jeszcze dokładnie tak samo zacząć postępować, jak żeśmy postępowali przed naszym nawróceniem się. Früher, vor unserer Bekehrung waren wir verfinstert am Verstand. Przed naszym nawróceniem byliśmy zaślepieni albo zaciemnieni w naszym umyśle. Wir konnten und wollten nicht in der richtigen Weise denken. I my nie chcieliśmy, ani nawet nie potrafiliśmy we właściwy sposób myśleć. Wir hatten auch keine Vorstellung von dem Leben Gottes. Wir hatten keine Vorstellung von dem Leben Gottes. I nie mieliśmy żadnego wyobrażenia co do kształtu tego życia Bożego. Wir waren völlig unwissend im Hinblick auf uns und im Hinblick auf Gott. I byliśmy w pełnej niewiedzy, co dotyczy nas samych, jak również i Boga. Wie kam das? Jak to do tego doszło? Bei uns war eine Verhärtung des Herzens. Dlatego, że zaistniało zatwardzenie w sercach naszych. Wir kennen alle den Vers, den ich früher suche, werden mich finden. Z pewnością wszyscy znamy ten wiersz. Ci, którzy mnie będą wcześniej szukać, ci mnie znajdą. Wie schnell kann man ein Kind, zu dem man Jesus führen?
Jakże szybko można dziecko doprowadzić do Pana Jezusa? Wie viel Mühe bedeutet es, einen Erwachsenen dahin zu führen? A ile to trudu wymaga, aby człowieka dorosłego doprowadzić do Pana? Der klopft immer wieder an die Herzen an. Pan wprawdzie ciągle na nowo puka do serca. Je älter der Mensch wird, umso häufiger hat er angeklopft. Im człowiek staje się starszy, tym częściej Pan do tego serca puka. Und mit jedem Nein sagen wird das Gewissen immer härter. I za każdym razem, gdy serce odpowiada nie, to sumienie tego człowieka się coraz to bardziej zatwardza. Ganz vernünftig denkende Menschen können auf einmal nicht mehr richtig denken im Hinblick auf die Zukunft. I całkowicie rozsądni w innym zakresie ludzie w pewnym momencie życia już nie są w stanie w sposób rozsądny myśleć na temat zakresów swojej przyszłości po śmierci. Verfinsternam Verstand bedeutet, da ist ein Prozess durchlaufen, der einen gewissen Abschluss gefunden hat. Zaciemnionego umysłu to oznacza, że przebieg tam u tych ludzi taki proces, który doprowadził ich do tego stanu, który jest już nieodwracalny. A to wszystko z powodu tego zatwardzenia serca. Vers 19 wird gezeigt, dass alle Empfindungen verloren sind. Empfindungen, ja. Vers 19. Wiersz 19 pokazuje nam, że wszelkie uczucia mogą się zatracić. Sie geben sich selbst der Ausschweifung hin. Sie geben sich der Ausschweifung hin. Oni sami oddają się rozpuście. Die Gedanken sind frei, hat man früher gesagt. Dawniej ludzie mówili, myśli są wolne. Das ist längst vorbei. Ale to już dawno przeminęło. Heute sagt man, mach, was dir gefällt. Dzisiaj mówi się, rób to, co ci się podoba. Die Gedanken sind frei, ist böse, sagt Gottes Wort. Słowo Boże nam mówi, że myśli są wolne w zakresie zła. Mach, was dir gefällt, ist noch viel schlimmer. A rób to, co ci się podoba, to jest krok jeszcze dalej prowadzący do cięższego stanu. Ja, alle Empfindungen sind verloren gegangen. I oglądamy, że wszelkiego rodzaju uczucia już się zatraciły. Und deshalb gibt man sich der Ausschweifung hin. I dlatego ludzie oddali się wszelkiego rodzaju rozpuście. Alle Unreinigkeit wird mit Gier ausgeübt. I wszelkiego rodzaju nieczystość jest wykonywana. Sie sprechen offen von der Sünde Sodoms. I ludzie już bez żenady mówią o grzechu Sodomczyków między sobą. Das, was früher im Verborgenen geschah, i wszystko to, co dawniej czyniono w skrytości, wird heute in der Öffentlichkeit publiziert. Dzisiaj jest w publiczny sposób objawiane. Man empfindet das gut. Nawet traktuje się, że to jest rzeczą dobrą. Und versucht alle anderen auch diesbezüglich zu motivieren. I próbuje się pozostałą część społeczeństwa oporną w tym zakresie zmotywować, aby i oni to zło wykonywali. Also hier in Vers 17 bis 19 wird ganz deutlich gezeigt, welche Gefahr auch für uns Glaubende existiert. W tych wierszach od 17 do 19 jest dobitnie pokazane, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas ludzi wierzących. Sicherlich in besonderer Weise im Hinblick auf das sittliche moralische Leben. W najbardziej czułym zakresie tego prowadzenia naszego życia w czystości i moralności. Jetzt sagt Paulus in Vers 20, ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. I teraz na to wszystko Paweł mówi w wierszu 20, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. On 3,5 roku pracował w Efezie i w tym mieście nie tylko uczył, ale on na co dzień im pokazywał, w jaki sposób iść przez ten świat jako chrześcijanin. Ja, die Epheser hatten von ihm gehört. Tak, Efezjanie wszystko to od niego słyszeli.
Sie waren auch belehrt worden im Hinblick auf Christus. I byli pouczeni, jeśli chodzi o Chrystusa. Und sie hatten die Wahrheit, die in dem Christus ist, erkannt. I oni tą prawdę, taka jaka jest w Chrystusie, poznali. Christus ist hier derjenige, der das Herz frei macht von allen falschen Belehrungen. Chrystus jest tym, który serce wyzwala od wszelkiego rodzaju fałszywych pouczeń. In dem menschgewordenen Sohn Gottes fand die Wahrheit ihren sichtbaren Ausdruck. W tym Synu Bożym, którym stał się człowiekiem, prawda została spersonifikowana. Und wir dürfen auch immer wieder unsere Sicherheit darin finden, dass wir den Herrn Jesus, wie er in den Evangelien beschrieben wird, betrachten. I w tym możemy również znaleźć swoje zabezpieczenie, że możemy Pana Jezusa, takiego jaki jest opisany w Ewangeliach, ciągle na nowo oglądać. Denn Paulus war überzeugt, sie hatten den früheren Lebenswandel abgelegt. Paweł im to zaświadczał, że oni to, co w swoim dawnym pielgrzymowaniu wykonywali, oni teraz to wszystko na bok odłożyli. Vor der Bekehrung sind wir alte Menschen gewesen. Przed nawróceniem byliśmy starymi ludźmi, starym człowiekiem. Da waren die betrügerischen Begierden in uns. Wtedy rządziły nami te oszukańcze żądze. Aber jetzt, nachdem wir uns bekehrt haben, sind wir neue Menschen. Ale potem, gdy żeśmy się nawrócili, staliśmy się nowym człowiekiem. Und dieser neue Mensch, er wird ständig erneuert, sagt Vers 23. A ten nowy człowiek ciągle w nas jest odnawiany, o czym czytamy w 23 wierszu. Das ist nicht nur eine Sache der Wissensvermittlung. To nie chodzi tylko o sprawę przekazywania wiedzy, sondern ganz besonders auch der Gesinnung. Ale w szczególny sposób jest tutaj podkreślone nasze usposobienie. Jetzt kommt der neue Mensch auch zur Darstellung, denn er wird ja angezogen. Gdyż teraz ten nowy człowiek został zobrazowany, on został tutaj, my przyoblekliśmy się w nowego człowieka. Er ist nach Gott geschaffen, który jest stworzony według Boga. Dieses neue Leben ist in völliger Übereinstimmung mit Gott. I to nowe życie jest całkowitej jednomyślności z Bogiem. Es kann nicht sündigen. Ono nie może zgrzeszyć. Es ist gekennzeichnet durch wahrhaftige Gerechtigkeit. I charakteryzuje się sprawiedliwością i świętością. Der neue Mensch tut das, was in Gottes Augen richtig ist. Nowy człowiek wykonuje tylko to, co jest dobre w oczach Bożych. Und die zweite Seite ist Heiligkeit. A drugą stroną tego jest świętość. Er wendet sich ganz Gott zu. I on zwraca się całkowicie do Boga. So ist auf der einen Seite die Wahrheit, z jednej strony oglądamy prawdę, dass wir zusammen die Leib Christi bilden, hier vorgestellt worden. Zostaliśmy tutaj zobrazowani jako ci, którzy razem tworzą to ciało Chrystusowe, dass wir zur gegenseitigen Ergänzung gegeben worden sind, że zostaliśmy darowani jedni drugim dla wzajemnego uzupełnienia się, dass wir als Einzelperson eine Vergangenheit hatten, jako pojedyncze osoby, osobiście mieliśmy każdy z nas swoją własną przeszłość. Aber jetzt sind wir neue Menschen geworden. Ale teraz staliśmy się nowym człowiekiem. Und können als neue Menschen auch die Selbstauferbauung des Leibes Christi in Liebe bewirken. I jako nowi ludzie możemy do tego przydawać, żeby ciało Chrystusowe wzrastało. Das ist ein Stück Himmel auf Erden. I wtedy będzie kawałek nieba tutaj na tej ziemi. Jeżeli atmosfera miłości panuje w małżeństwie, jeżeli atmosfera miłości jest w jakiejś rodzinie, jeżeli jest taka atmosfera miłości w miejscowym świadectwie zgromadzenia, to w takich miejscach człowiek czuje się dobrze. Tam jest prawda trzymana w miłości.
Tam w tym miejscu młode siły się rozwijają. Da nimmt jeder seinen Platz ein. I tam w tym miejscu każdy zajmuje swoje własne, jemu przeznaczone miejsce. Erkennt dankbar, dass wir zueinander geführt worden sind. I on to przyjmuje z wdzięcznością, że my jedni do drugich zostaliśmy dołączeni. Zur gegenseitigen Ergänzung. Aby wzajemnie się uzupełniać. Und dann neigt man sich anbeten vor dem großen Gott. I wtedy skłaniamy się w uwielbieniu przed tym wielkim Bogiem, który miał to już w swoim sercu, aby utworzyć tą jedność pomiędzy Chrystusem i ludźmi. Chrystus jest zawsze święty, zawsze doskonały, zawsze sprawiedliwy. Aus Liebe sich völlig hingegeben. I w miłości zawsze w pełni samego siebie oddający. Und wir? A my? Ungerecht. Niesprawiedliwi. Unser Dienst. A jak wygląda służba? Die Motivation. Jak wygląda motywacja? Die Gesinnung. Jak wygląda usposobienie? Wie manches könnten wir aufzählen, nicht? Niejedną rzecz moglibyśmy tu jeszcze wymienić, nieprawdaż? Wie groß ist unser Versagen? Jak bardzo żeśmy w tych względach zawiedli. Ale co czytaliśmy w wierszu czwartym? Jest jedno ciało. To obowiązuje nie tylko już w chwale, gdy my wszystko to, co negatywne, za sobą zostawimy. Dann jetzt sieht uns Gott schon als eine Einheit. Christus und die Versammlung. Nie, ono już teraz jest Chrystus i jedno i jego zgromadzenie tworzą jedno ciało. So wollte er es haben. Tak Bóg chciał, aby tak było. Darin kommt seine ganze Liebe und Weisheit zum Ausdruck. W tym wyraziła się cała jego mądrość i miłość. Und das darf uns motivieren, auch an der Selbstauferbauung des Leibes in Liebe mitzuwirken. I to może właśnie nas motywować, aby samych siebie budując, współdziałać dla zbudowania całego ciała. Umiłowani przez Pana bracia i siostry, cieszymy się, że znowu możemy być wśród Was. Wir möchten in dem Thema fortsetzen, Epheser 4, chcielibyśmy kontynuować rozważanie listu do Efezjan. Zakończyliśmy w czwartym rozdziale i dzisiaj rozpoczniemy od 25 wiersza tego rozdziału. Wir lesen jetzt die Verse 25 bis Kapitel 5, Vers 2. Przeczytamy od 25 wiersza do 5 rozdziału do 2 wiersza. Efezjan, 4 rozdział, 25 wiersz. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was
i siebie samego wydał za was, za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Wir sind auch jetzt in dem Bewusstsein hier vor dem Herrn, dass allein segnen kann und will. Jesteśmy tutaj zgromadzeni, mając tą świadomość, że jedynie Pan jest w stanie pobłogosławić i On chce pobłogosławić. Wir haben gesehen, dass der Epheserbrief in zwei große Blöcke zu unterteilen ist. Myśmy już to o tym mówili, że list do Efezjan można podzielić na dwa takie duże bloki tematyczne. Die ersten drei Kapitel sind lehrmäßigen Charakters. Pierwsze trzy rozdziały noszą charakter pouczający. Und die Kapitel 4 bis 6 beschäftigen sich mit unserem praktischen Verhalten. A rozdziały od 4 do 6 zajmują się szczegółowo naszym praktycznym zachowaniem się w życiu. Wir unterscheiden die beiden Seiten, dürfen sie aber nicht trennen. My rozróżniamy te dwie strony naszego życia, ale w żadnym wypadku nie możemy ich od siebie oddzielać. Der Geist Gottes fängt mit den lehrmäßigen Unterweisungen an. Duch Boży rozpoczął w tym liście od pouczeń związanych z nauką Pisma Świętego. Wir sehen das Herz Gottes, wie den Ratschluss gefasst hat. I tam oglądamy również te serce Boże, które w swoim czasie podjęło to postanowienie. Der Ratschluss Gottes war Christus groß zu machen in Verbindung mit der Versammlung. Którym było właśnie uczynienie Chrystusa wielkim w powiązaniu z zgromadzeniem. Und das war in seinem Herzen bereits in der Ewigkeit. I było to już w sercu Bożym postanowione w przeszłej wieczności. Wenn wir das mit dem Herzen verstanden haben, sind wir auch motiviert, unser praktisches Verhalten dementsprechend auszurichten. I gdy żeśmy to już naszymi sercami zrozumieli, to bywamy zmotywowani, aby w naszym praktycznym życiu również to zastosować. Andersrum formuliert. Inaczej można to też sformułować. Wenn wir nicht mehr bereit sind, die praktischen Anweisungen zu befolgen. Jeżeli nie będziemy skłonni, aby pójść za wszystkimi praktycznymi wskazówkami, wird uns der Genuss an Christus und seiner Versammlung auch genommen. To również będziemy pozbawieni tej radości społeczności pomiędzy Chrystusem a Jego zgromadzeniem. Und der Feind versucht alles, uns den Genuss an dem Herrn Jesus und an dem Ratschluss der Liebe Gottes zu nehmen. A nieprzyjaciel nasz podejmuje wszelkie możliwe wysiłki, aby zabrać nam tą radość i tą społeczność między Chrystusem a Jego zgromadzeniem. In Kapitel 4, Vers 4 haben wir einen grundsätzlichen Vers. W tym 4 rozdziale, ale w 4 wierszu mamy zawarty bardzo zasadniczy tekst. Da wird uns die göttliche Einheit vorgestellt. W tym wierszu przedstawiona jest boska jedność. Wir lesen einmal den Vers. Przeczytajmy ten wiersz. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Das sind Personen, die alle eine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus haben. Chodzi tu o osoby, które wszystkie mają już takie wewnętrzne powiązanie, duchowe powiązanie z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Sie bilden den einen Leib, von dem Christus das verherrlichte Haupt ist. Oni tworzą to jedno ciało razem z Chrystusem, który teraz jeszcze przebywa w górze, w niebie, uwielbiony. Daran haben wir uns auch im Gebet erinnert. Myśmy mogli sobie też i o tym przypominać w modlitwie początkowej. Wir sind aufs innigste miteinander verbunden. Jesteśmy bardzo ściśle ze sobą połączeni. Es war das Werk des Heiligen Geistes. A jest to dzieło Ducha Świętego, który to sprawił. Durch ihn sind wir zu einem Leib getauft. I to właśnie przez Niego jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. In Vers 5 haben wir
Im Kreis christlichen Bekenntnisses. W piątym wierszu oglądamy ten okręg tego wyznania chrześcijańskiego. Alle, die zur Christenheit gehören, haben somit auch ein christliches Bekenntnis. Wszyscy, którzy należą w tym świecie do chrześcijaństwa, to również i noszą chrześcijańskie wyznanie. Ganz gleich, ob sie Leben aus Gott haben oder nicht. Obojętnie, czy poszczególne osoby tego chrześcijaństwa posiadają osobiste powiązanie z Bogiem i życie z Boga, czy nie posiadają. In Epheser 4, Vers 6 wird uns ein anderer Aspekt vorgestellt. W tym samym rozdziale, czwartym, szóstym wierszu przedstawiony jest inny aspekt. Da wird gezeigt, dass wir alle auch Bestandteil der Schöpfung sind. W tym wierszu pokazane jest, że my wszyscy jesteśmy cząstką stworzenia Bożego. Gott und Vater wird als Ursprung von uns allen gesehen. I w tym wierszu oglądamy Boga Ojca jako tego, który jest początkiem wszystkiego. Und diese drei Verse sind ein Schlüssel für die Einteilung auch des Epheserbriefes. I te trzy wiersze od czwartego do szóstego, czwartego rozdziału są kluczem, który pozwala nam podzielić całą księgę tego listu do Efezjan. Epheser 4, Vers 1 bis 16 ist die göttliche Einheit der Schwerpunkt. Efezjan, czwarty rozdział od pierwszego do szesnastego wiersza, to jest tutaj przedstawiona nam boska jedność. Dann bis Kapitel 5, Vers 21 haben wir die Einheit des christlichen Bekenntnisses. Następne wiersze aż do 5 rozdziału, do 21 wiersza oglądamy też i tą sprawę chrześcijańskiego wyznania. Und ab Kapitel 5, Vers 22 bis 6, Vers 9 haben wir den Bereich der Schöpfung. A od 5 rozdziału, od 22 wiersza do 6 rozdziału, do wiersza 9 oglądamy porządek, jaki Bóg postanowił, aby panował w całym stworzeniu. Als Glaubende haben wir mit allen drei Bereichen zu tun. Jako ludzie wierzący mamy zawsze do czynienia z tymi wszystkimi trzema zakresami. Somit ist auch klar, dass der Abschnitt, aus dem wir jetzt gelesen haben, der Abschnitt ist, der mit dem christlichen Bekenntnis zu tun hat. I tak tym samym jest to jasne, że ten urywek, który dzisiaj przeczytaliśmy, jest też i powiązany ze sprawą chrześcijańskiego wyznania. Da möchte der Herr, dass nach außen hin auch diese wunderbare Wirkung der Gnade Gottes sichtbar wird. Bo Pan sobie życzy, aby też i na zewnątrz były widoczne te owoce tego cudownego powiązania nas z Panem. In Vers 20 bis Vers 24 hatten wir eine Gegenüberstellung betrachtet. W wierszach od 20 do 24, tego czwartego rozdziału, rozważaliśmy tutaj sprawę rzeczy, które żeśmy jedne naprzeciw drugich stawiali. Da wird der alte Mensch vorgestellt. W tych wierszach przedstawiony jest stary człowiek, der Mensch vor der Bekehrung, czyli człowiek, który jeszcze nie jest nawrócony. Er wird dem neuen Menschen gegenübergestellt. I on jest tutaj przeciwstawiony człowiekowi, który jest już po nawróceniu nowym człowiekiem. Den wir angezogen haben. Tego człowieka tu, jak czytamy, myśmy go przyodziali. Die Sünde wohnt noch in uns. Bo ten grzech mieszka jeszcze dalej w nas. Aber wir haben auch das neue Leben. Ale my otrzymaliśmy nowe życie. Die Charakterzüge des neuen Menschen kamen in dem Leben des Herrn Jesus. I te wszystkie cechy charakterystyczne nowego życia zostały objawione również i w życiu Pana Jezusa. Es war das Werk der Gnade Gottes, die uns zu neuen Menschen gemacht hat. Było to dzieło łaski Bożej, które sprawiło, że my staliśmy się nowym człowiekiem. Und deshalb sagt Paulus hier auch deshalb. Er begründet das gewissermaßen, jetzt auch unsere Praxis dementsprechend auszurichten. I dlatego w następnym wierszu czytamy te słówko przeto, bo on chce, abyśmy teraz w praktyce okazali wszystko to, o czym w poprzednich wierszach mogliśmy przeczytać. Er gibt jetzt Verhaltensregeln, die wir innerhalb des Volkes Gottes zu berücksichtigen haben.
I w tych wierszach podane są sposoby postępowania, które musimy wziąć pod uwagę w naszym zachowaniu się w stosunku do wszystkich, którzy są dziećmi Bożymi. Es ist das christliche Miteinander, so könnten wir es nennen. Można by powiedzieć, że w tych wierszach zostało przedstawione chrześcijańskie współżycie między ludźmi. Es wird auch hier von einer Tatsache gesprochen, dass wir die Lüge abgelegt haben. Jest tutaj również też i wspomniane o tym fakcie dokonanym, że my już żeśmy odłożyli wszelkiego rodzaju kłamstwo. Mit der Bekehrung haben wir grundsätzlich die Lüge oder alles Böse abgelegt. W momencie naszego nawrócenia odłożyliśmy na bok wszelkiego rodzaju kłamstwo i wszelkiego rodzaju zło. Aber wir sollten auch jetzt noch alle Zeit in diesem Bewusstsein leben, dass wir mit der Lüge nichts mehr zu tun haben. Ale dalej powinniśmy żyć też i w tej świadomości, aby tak postępować, aby już nie mieć w ogóle żadnego powiązania z jakimkolwiek kłamstwem. Was ist Lüge? Cóż to jest takiego kłamstwo? Bewusst die Unwahrheit sagen. Świadomie powiedzieć nieprawdę. Wir denken daran, dass in 1. Mose 3 schon vom Lügen gesprochen wird. I pomyślmy już o tym, że to już w pierwszej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, mowa jest o kłamstwie. Satan hatte zu Eva gesagt, ihr werdet sein wie Gott. To już szatan użył kłamstwa, mówiąc do Ewy, a wy będziecie jak Bóg. Und sie glaubte dieser Lüge. I Ewa uwierzyła w to kłamstwo. Und wenn wir nach Apostelgeschichte 5 sehen, a gdybyśmy spojrzeli teraz do Księgi Dziejów Apostolskich, do 5 rozdziału, da sehen wir, dass auch in der Christenheit durch Lügen gleich das Böse hineinkam. Że również też pomiędzy lud Boży, ogólnie pomiędzy chrześcijaństwo, poprzez kłamstwo zostało wprowadzone zło. Petrus muss Ananias und Sapphira sagen in Apostelgeschichte 5, Vers 3. W Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, w 3 wierszu, czytamy wypowiedź Piotra, który skierował się do Ananiasza. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Wie schrecklich ist das, wenn wir bewusst etwas Falsches sagen. Jakie to jest przerażające, jeżeli świadomie będziemy mówili kłamliwe rzeczy. Von den Menschen in Kreta wurde gesagt, dass sie alle Lügner wären, faule Bäuche. W stosunku do ludzi żyjących na Krecie, apostoł Paweł używa określenia: to są kłamcy i brzuchy leniwe. Paulus bringt dort ein Zitat eines weltlichen Dichters. I były to słowa pewnego poety światowego, które zacytował świadomie apostoł Paweł. Und der Heilige Geist bestätigt die Richtigkeit dieser Aussage. A Duch Święty potwierdził prawidłowość tej wypowiedzi. So ist das Evangelium der Gnade Gottes allen Menschen offen. I tak też ta Ewangelia łaski Bożej jest teraz jawna dla wszystkich ludzi. Er wendet sich an jeden Menschen, der Lügner ist. I zwraca się do każdego człowieka, który jest kłamcą. Und auch hier aus dieser Formulierung wird ja deutlich, dass die Epheser auch vor der Bekehrung Lügner waren. I z tego sformułowania w tym liście jest dobitnie widoczne, że i takimi kłamcami byli kiedyś Efezjanie. Es gibt Eigenarten von Menschengruppen, die charakterystisch für sie sind. I to są cechy, którymi cechują się pewne grupy ludzi. Und dementsprechend muss dann dieser Personenkreis besonders im Hinblick auf diese Eigenart aufpassen, wenn sie gläubig werden. I to właśnie z tego powodu ta grupa ludzi, gdy nawrócą się, musi szczególnie na tą sprawę zwracać uwagę już później w swoim życiu jako ludzie wierzący. Wenn einer gewohnt ist,
von Kindesbeinen an die Unwahrheit zu sagen. Bo jeżeli jakiś człowiek jest do tego przyzwyczajony, aby już od małego dziecka ciągle mówić nieprawdę, dann muss er im Hinblick auf diese Sache besonders vorsichtig sein. To potem po nawróceniu w tej sprawie musi być szczególnie ostrożny. Mit der Wahrheit kann man auch die Wahrheit verschleiern. Man kann die Wahrheit sagen, um die Wahrheit nicht deutlich werden zu lassen. Ale można też i wyrażać się w taki sposób, że mówi się prawdę, ale ta prawda nie jest dobitnie jasno przedstawiona. Wir sehen das in Johannes 4. Oglądamy to w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Der Jesus sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen. Bo Pan Jezus powiedział do tej kobiety przy studni Jakubowej, przy mieście Sychar, hole dein Mann. Przyprowadź twojego męża. Was sagt sie? Co ona odpowiedziała? Ich habe keinen Mann. Powiedziała, nie mam męża. Der sagt, a co Pan powiedział? Du hast recht geantwortet. Pan powiedział, dobrze odpowiedziałaś. Formal war die Aussage 100% richtig. Z formalnego punktu widzenia ta wypowiedź tej niewiasty była całkowicie prawdziwa. Dann sagt der Herr, fünf Männer hast du gehabt und der du jetzt hast, ist nicht dein Mann. A Pan do tego musiał dodać, gdyż miałaś pięciu mężów, a ten mężczyzna, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. So sieht man, man kann die Wahrheit sagen und mit der Wahrheit zugleich ein falsches Bild erzeugen. I ten przykład pokazuje, że można powiedzieć prawdę, ale tymi słowami też i nakreślić nieprawdziwy obraz. Wir sollen aber nicht nur die Lüge ablegen, sondern auch Wahrheit reden. My nie tylko mamy odrzucić czy odłożyć kłamstwo, ale tak jak następne słowa w tym 25 wierszu mówią, mówić prawdę. Das, was richtig ist, sagen. Czyli to, co jest prawdziwe powiedzieć. Da soll das innere und das äußere übereinstimmen. I to, co jest wewnętrzną naszym, powinno być zgodne z tym, co wychodzi na zewnątrz. Bei dem Herrn Jesus sehen wir das. W przypadku osoby Pana Jezusa dobitnie to oglądamy. Lesen aus Johannes 8, einen Vers. Przeczytamy z Ewangelii Jana, rozdziału 8, jeden wiersz. Jana 8. Vers 23. Wiersz 22. Przepraszam, 8 rozdział, 25 wiersz. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do was? Wir sehen das innere und das äußere bei dem Herrn Jesus stimmte völlig überein. Ja. Ich lese den Vers, Johannes 8, Vers 25 vor. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen, durchaus das, was ich auch zu euch rede. Ten wiersz, ta odpowiedź Pana Jezusa brzmi inaczej, a niemieckie tłumaczenie należy traktować bardziej dokładne w stosunku do oryginału. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, jestem tym, o czym ja wam mówię. Tak powinno być. Das möchte der Herr. Takim właśnie Pan chciał się przedstawić. Und äußerlich soll das gleiche. Zarówno to, co było w jego wnętrzu, jak również to, co widzieli na zewnątrz, to było takie same. Psalm 17 sagt der Herr prophetisch. W Psalmie 17 Pan mówi proroczo. Können auch den Vers einmal vorlesen. Też ten wiersz chciałbym, byśmy przeczytali. Psalm 17. Vers 3. Trzeci wiersz. Du hast mein Herz geprüft. Psalm 17, trzeci wiersz.
Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Also auch da sehen wir schon prophetisch, dass das Innere und das Äußere in dem Leben des Herrn Jesus übereinstimmte. W tym wierszu oglądamy proroczo przedstawioną osobę Pana Jezusa, która zarówno w swoim wnętrzu, jak i w tym, co było widoczne i powiedziane na zewnątrz, była całkowicie w jednomyślności. To, co wewnątrz, z tym, co na zewnątrz. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles immer und überall sagen sollen. To oczywiście nie musi oznaczać, że zawsze, wszędzie, wszystko będziemy mówili. Wir müssen da weise sein. W tym względzie musimy być mądrymi ludźmi. Abraham geht mit Isaac zur Opferung. Na przykład, Abraham szedł razem ze swoim synem Izaakiem, aby go ofiarować. Isaac stellt ihm die Frage, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Izaak postawił ojcu pytanie, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Und Abraham, das dürfen wir annehmen, hat auf diese Frage gewartet. I możemy tak to przyjąć, że Abraham w zasadzie na to pytanie oczekiwał. Wie oft wird er über diese Frage nachgedacht haben im Vorfeld? Jakże często on musiał nad tym pytaniem się zastanawiać już wiele godzin wcześniej. Er wusste ja, die Frage würde kommen. I on wiedział, że tego rodzaju pytanie powstanie. Das war ja kein kleiner Junge, der Isaac. Bo przecież Izaak to nie był mały chłopczyk. Jetzt kommt auf einmal die Frage. I nagle z jego ust wychodzi to pytanie. Und dieser Vater der Glaubenden, so wird er vom Heiligen Geist genannt. I ten ojciec wszystkich wierzących, gdyż tak Duch Święty go określa w Słowie Bożym, kriegt von Gott gewissermaßen die richtige Antwort. Otrzymuje, można tak powiedzieć, od Boga właściwą odpowiedź. In göttlicher Weisheit sagt er, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. I daje odpowiedź następującą. Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, synu mój. Wir müssen also Weisheit haben, auch die richtige Antwort uns schenken zu lassen in der jeweiligen Situation. A więc musimy wykazać się mądrością, abyśmy właściwą odpowiedź dali odpowiednio do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Als der Jesus vor Pilatus zur Rechenschaft gezogen wurde, gdy Pan Jezus był pociągnięty do odpowiedzialności i stanął przed Piłatem, sagt er, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, damit ich der Wahrheit Zeugnis gebe. On powiedział do Piłata wtedy takie słowa: ja na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Wir kennen das Wort der Wahrheit, wir kennen den Geist der Wahrheit, wir kennen den Jesus als die Wahrheit. My znamy słowo prawdy, my znamy ducha prawdy i my znamy Pana Jezusa jako prawdę. Und deshalb sollten wir auch in Aufrichtigkeit dieser Wahrheit Zeugnis geben. I dlatego w szczerości zawsze wydawajmy świadectwo tej prawdzie. In dieser Welt gibt's ja Spione. W tym świecie są szpiedzy. Und manche sind sogar Doppelagenten. A niektórzy z nich są również podwójnymi agentami. Hochintelligent. Są to wielce inteligentni ludzie. Schauspielerische erstklassige Leistungen. I wykazują się w najwyższej jakości umiejętnościami teatralnymi. Aber alles, was sie tun, hängt nicht mit Wahrheit zusammen. Ale wszystko, co oni czynią, to nigdy nie pokrywa się z prawdą. Und das beste Beispiel war und ist Judas Iskariot. A najlepszym tego przykładem jest ze Słowa Bożego jedna osoba o imieniu Judasz Iskariot. Aber hier geht es nicht darum, Wahrheit ungläubige Menschen gegenüber zu bezeugen. Ale tutaj w tym rozdziale nie chodzi o prawdę poświadczoną w stosunku do niewierzących ludzi, sondern unter den Gläubigen Wahrheit zu reden.
Ale tu w tym rozdziale chodzi o to, aby prawda była zawsze na ustach naszych, gdy rozmawiamy z wierzącymi ludźmi. Da sollen wir wahrhaftig sein. Mamy być po prostu prawdziwymi. Und zwar jeder mit seinem Nächsten. I jak czytamy, każdy z bliskim swoim. Und dann kommt die Begründung, denn wir sind Glieder voneinander. I następuje uzasadnienie, dlaczego tak mamy czynić, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Wenn ich jetzt etwas Falsches sage, jeżeli ja coś powiem fałszywego, etwas einseitiges sage, powiem coś jednostronnie ukierunkowanego, dann würde ich ja meinen Bruder belügen. To jednocześnie okłamię mojego brata. Das kann nicht nach dem Sinne Gottes sein. A to nie może być zgodne z myślą Bożą. Innerhalb des wunderbaren Leibes, bo wewnątrz tego cudownego ciała, kann man doch nicht gegeneinander sein. Nie możemy być przecież nastawieni jeden przeciwko drugiemu. Wir sind zusammengestellt und wir profitieren voneinander. My jesteśmy po prostu razem ze sobą złączeni przez Pana i my mamy tak działać, aby drugi miał korzyść, a nie szkodę z naszego postępowania i mówienia. Psalm 45, noch ein Zitat. I w psalmie 45 zawarty jest jeszcze jeden cytat. Da wird gesagt, dass der Jesus Aufrichtigkeit geliebt hat. Tam jest powiedziane, że Pan Jezus umiłował szczerość. Wenn wir alle persönlich aufrichtig vor dem Herrn unseren Weg gehen. Jeżeli my wszyscy będziemy szczerze szli naszą drogą przed Panem Jezusem, wenn wir daran denken, dass wir Glieder voneinander sind. Jeżeli ciągle będziemy mieli to na uwadze z tyłu głowy, że jesteśmy członkami jedni drugich, dann sind wir wahrhaftig zueinander. Wtedy będziemy tymi, którzy są prawdziwi w jeden w stosunku do drugiego. Dann wird die Wahrheit einen Ausdruck finden. Wird die Wahrheit ausgedrückt. Wtedy będzie również też i to wszystko powiązane z prawdą. In Vers 26 geht es um das Zürnen. W wierszu 26 chodzi o sprawę gniewu. Hier werden wir aufgefordert, Zorn zu haben. Jesteśmy tutaj zachęcani do tego, aby się gniewać. Eine uns allen sicherlich bekannte Stelle aus Markus 3. Musimy przeczytać jeszcze jedno ważne miejsce z Ewangelii Marka, z trzeciego rozdziału. Vers 5 wollen wir dazu lesen. Piąty wiersz. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, piąty wiersz. I spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi: wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. Wir kennen doch alle die Aussage der Heiligen Schrift: Gott ist Liebe. Wszyscy znamy tą wypowiedź Pisma Świętego, że Bóg jest miłością. Passt denn ein Zürnen zu dem Gott, der von sich sagt, dass Liebe ist? Passt ein Zürnen zu Gott, der sagt, ich bin Liebe? Czy określenie gniewajcie się pasuje do, w stosunku do Boga, o którym jest napisane, że jest miłością? Ja, das sehen wir. Tak, tutaj to oglądamy. Sonst wäre er nicht zornig gewesen. Bo gdyby tak nie było, to Pan nie rozgniewałby się. Wir leben in der Zeit Laodiceas. My żyjemy dzisiaj w czasach określanych czasami Laodycei. Wir können auch sagen in der Zeit der Richter. Można by też powiedzieć, że są to czasy, w których żyli też i sędziowie, księga sędziów. Tam czytamy w tej księdze, że każdy człowiek czynił to, co było dobre w jego własnych oczach. I jakże szybko my możemy pozyskać takie nastawienie, że każdy może robić to, co mu się podoba. Das ist seine persönliche Seite und da
I można wtedy powiedzieć, to jest moja osobista sprawa, a inni muszą się z tym zgodzić. Nein, der Herr zürnte dem Bösen gegenüber. Nie, my czytamy, że Pan się rozgniewał w stosunku do zła. Es war ein heiliger Zorn. I to był święty gniew. Und wir werden hier auch aufgefordert zu zürnen. Również i w liście do Efezjan jesteśmy wzywani do tego, abyśmy się gniewali. Gegenüber dem Bösen klar Stellung zu beziehen. A to oznacza, abyśmy w stosunku do zła zajęli jasne stanowisko. Das ist natürlich mit Konfrontation verbunden. Naturalnie, zaraz takie stanowisko jest powiązane z powstaniem konfrontacji. Da brauchen wir eine sittlich-moralische Autorität auch zu. Bo my potrzebujemy takiego moralnego autorytetu. Der Herr hasst Gleichgültigkeit seinem heiligen Wort gegenüber. Der Herr hasst Gleichgültigkeit seinem heiligen Wort gegenüber. Hassen. Gegenteil von Liebe. Pan nienawidzi obojętność w stosunku do Jego słowa. Sehen wir hier in Markus 3, Vers 5. Oglądamy to w Marka w 3 rozdziale, w 5 wierszu. Sehen wir in der Tempelreinigung, Johannes 2. Oglądamy to również i w tym zdarzeniu oczyszczania świątyni przez Pana, o czym czytamy w Marka w 2 rozdziale. Oder auch in der zweiten Tempelreinigung, kurz vor seinem Kreuzestod. Ale również też i w przypadku drugiego oczyszczania świątyni, które odbyło się króciutko przed jego śmiercią krzyżową. Oglądamy to również też i w życiu wielu mężów Bożych, że oni byli rozgniewani w stosunku do zła. Mose musste zum Pharao. 2. Mose 11. Mojżesz poszedł do Faraona, o czym czytamy w drugiej Mojżeszowej w 11 rozdziale. Der Pharao hat immer wieder sein Herz verhärtet. A my wiemy, że Faraon ciągle na nowo zatwardzał swoje serce. Und er ging schließlich hinaus, Mose ging hinaus im Zorn. I czytamy tam takie słowa, że w końcu Mojżesz wyszedł od Faraona rozgniewany. Aber hier in Epheser 4 sehen wir gleich eine zweite Seite. Ale tu w Efezjan, w 4 rozdziale, w 26 wierszu, oglądamy również też i drugą stronę tego gniewu. Der heilige Zorn kann ganz schnell ein unheiliger werden. Bo święty gniew może bardzo szybko przerodzić się w gniew nieświęty. Und deshalb wird gesagt, sündig nicht. I to dlatego w tym wierszu dalej mamy dodatek, lecz nie grzeszcie. Wir müssen uns da unter Kontrolle haben. A więc to oznacza, że w czasie tego gniewu musimy trzymać siebie pod kontrolą albo na wodzy. Aus Jakobus möchte ich noch eine Stelle dazu lesen. Chciałbym przeczytać jeszcze jedno miejsce zapisane w liście Jakuba. Jakobus 1, Vers 19. Pierwszy rozdział, 19 wiersz. List Jakuba, pierwszy rozdział, 19 wiersz. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Also langsam zum Zorn sein. A więc to oznacza, że mamy być powolni do gniewu. Wenn also ein böser Sachverhalt vor uns kommt. A więc jeżeli przed nami okaże się sprawa, która jest złą, dann ist es sicherlich das Beste, wenn wir erstmal ins Gebet gehen. To z pewnością będzie najlepszą rzeczą, jeżeli byśmy najpierw udali się na modlitwę. Und dann herausfinden, ob jetzt der Zorn, ein heiliger Zorn angebracht ist oder nicht. I w tej modlitwie dali się pouczyć, czy ten gniew, który by w nas zagorzał, mógłby być gniewem świętym, czy nie. Vers 27 sagt er uns, gebt nicht Raum dem Teufel. A wiersz 27 tego naszego 4 rozdziału listu do Efezjan dodaje ważne słowa: nie dawajcie diabłu przystępu. Der Teufel ist immer derjenige, der zerstören will, der Widersacher Gottes ist. A diabeł jest zawsze tym, który chce wszystko burzyć, bo on jest przeciwnikiem Bożym. Wir sollen seinen Gedanken keinen Platz geben in unserem Innern.
Bo my nigdy nie powinniśmy pozwolić na to, aby jego myśli zagnieździły się w naszym wnętrzu. Vers 28 geht es um das Stehlen. W wierszu 28 chodzi o kradzież. Da waren durchaus solche, die gestohlen haben. Najwyraźniej byli wśród nich tacy, którzy kradli. Aber das sollte der Vergangenheit angehören. Ale tutaj apostoł Paweł zachęca ich do tego, aby tego rodzaju czynności należały już do przeszłości. Ist das nicht selbstverständlich? Czyż tego rodzaju wskazówka nie jest samą przez się zrozumiałą? Wenn der Geist Gottes es trotzdem so formuliert, sehen wir, dass wir auch diese Aufforderung haben müssen. Ale jeżeli Duch Święty uznał to za stosowne, aby te słowa znalazły się w tym liście, to i my musimy to potraktować, że to też jest sprawa bardzo ważna. Jetzt sollte nichts mehr gestohlen werden, sondern man sollte viel mehr arbeiten. A jest tutaj to na to wskazane, abyśmy już nie kradli, tylko o wiele bardziej trudzili się pracą własnych rąk. Der Herr verändert den Menschen, so dass das Negative positiv wird. Bo Pan zmienia człowieka, aby to, co jest negatywne, przemieniło się w pozytywne. Paulus muss den Thessalonikern was sagen. Paweł musiał również powiedzieć też i Tesaloniczanom. Ich lese aus 1. Thessalonicher 4, den 11. Vers. Możemy to oglądać w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4. rozdziale, w 11. wierszu. 1. Tesaloniczan, 4. rozdział, 11. wiersz. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. 2. Tesalonicher 3 lesen wir noch dazu. Jeszcze z drugiego listu, z 3. rozdziału, możemy przeczytać jeden wiersz. Vers 11. 11. wiersz. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. I jeszcze 12. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Es ist also zwingend erforderlich, dass wir arbeiten. A więc jest to rzeczą nieodzowną, aby oni pracowali. Und das macht Epheser 4 hier deutlich, das Gute zu wirken. I list do Efezjan w 4. rozdziale to dobitnie również też pokazuje, aby oni byli współpracownikami dla dobra innych. Koniec 28. wiersza. Apostelgeschichte 20, Vers 34 sehen wir. W Dziejach Apostolskich w 20. rozdziale, w 34. wierszu też możemy oglądać, dass Paulus als Zeltmacher sehr, sehr fleißig und geschickt war. Że apostoł Paweł jako ten, który trudził się pracą przy wykonywaniu namiotów, był bardzo w tym względzie sprawnym i pilnym pracownikiem. Er nimmt Abschied von den Ältesten in Ephesus, indem er sie nach Milet bietet. On żegnał się ze starszymi, którzy przybyli do niego z Efezu, do Miletu. Und er sagt von seiner eigenen Hände Werk. I opowiada im o tym dziele, jakie on wykonywał swoimi własnymi rękoma. Dass er dadurch seine eigenen Bedürfnisse abdecken konnte. Aby to w ten sposób mógł swoje włożyć na swoje własne potrzeby. Er kam für die Mitarbeiter auf. Die Mitarbeiter, die ihm geholfen haben, für die kam auch auf. On również też i starał się o wsparcie dla współpracowników, którzy razem z nim byli w służbie pańskiej. Und er hat auch noch Bedürftige unterstützt. A dodatkowo jeszcze wspierał wszystkich biednych, potrzebujących. Welch einen Einsatz hatte er zusätzlich in geistigen Dingen. A pomyślmy, jak wielce on również też i działał w tym zakresie spraw duchowych. Und er schließt den Gedankengang, indem er sagt, i on wszystkie te myśli podsumowuje, mówiąc,
Der Jesus selbst hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Że Pan Jezus sam powiedział takie słowa: dawanie jest rzeczą bardziej błogosławioną niż branie. Und so sollen auch wir für die Bedürfnisse eine offene Hand haben. I tak też i my w tym 28 wierszu pod koniec wzywani jesteśmy do tego, abyśmy mieli rękę otwartą w stosunku do potrzebujących. In Vers 29 geht es nicht um das Arbeiten, sondern um das Reden. A w tym 4 rozdziale do Efezjan w 29 wierszu mowa jest już nie tak bardzo o pracy, tylko o tym dziele ust. Da können verdorbene, hässliche Worte aus unserem Mund hervorkommen. I czytamy o tym, że z naszych ust mogą pochodzić bardzo złe, okropne słowa. Wenn ich einen gesunden Apfel neben einem faulen lege, werden beide faul. Wenn ich einen gesunden Apfel neben einem faulen lege, dann wird der gesunde auch faul. Jeżeli położę zgnite jabłko obok dobrego jabłka, to po krótkim czasie również i zacznie gnić to drugie jabłko. Wir müssen also sehr aufpassen, was wir sagen. A więc musimy zwrócić uwagę na to, co my mówimy. Denn es hat einen Ausfluss, eine Auswirkung bei anderen Personen. Dlatego, że słowa nasze mają wpływ na osoby, które to słyszą. Und aus der Fülle des Herzens redet der Mund. A czytamy również o tym, że z pełni serca albo z głębi serca też mówią usta. Das ist ein Prinzip, was immer anzutreffen ist. Jest to zasada, która zawsze znajduje zastosowanie. Wir sind verantwortlich für das, was wir sagen. Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko to, co mówimy. Ja sagst du vielleicht, ich bin sehr spontan. Ktoś może powiedzieć dla usprawiedliwienia, ale ja jestem taki spontaniczny. Aber das ist auch gleich wieder in Ordnung. Das ist dann auch gleich wieder gut. I mówi, ale po krótkim czasie przecież po tym wybuchu spontaniczności sprawa się naprawia sama. Nein, auch so etwas ist ein faules Wort. Nie, również i coś takiego jest złym słowem, verunreinigt und verdirbt die anderen, die es hören. Które zanieczyszcza i psuje tych, którzy je słuchają. Auch hier wieder die Gegenüberstellung, was wir nicht tun sollen und was wir tun sollen. Również i w tym wierszu znajdujemy zestawienie takich przeciwstawieństw, co mamy mówić i co nie mamy mówić. Wir sollen reden zur notwendigen Erbauung. My właśnie mamy mówić słowa, które będą służyły ku koniecznemu zbudowaniu. Unsere Stellung ist vollkommen als Glaubende. Które słowa będą odpowiednie do naszego stanowiska we wierze. Aber das neue Leben muss immer wieder gestärkt werden. A te nowe życie w nas musi być ciągle na nowo wzmacniane i takie słowa też dla innych mają być ku wzmocnieniu. Es soll wachsen. Aby ktoś nas słuchający wzrastał. Es soll aufgebaut werden. Aby był zbudowany we wierze. 1. Korinther 14 ist ein gutes Beispiel. Wir finden dort immer wieder den Begriff Auferbauung. W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, znajdujemy bardzo dobry przykład, abyśmy my zawsze byli właśnie takimi, którzy współpracują ku zbudowaniu. 1. Korinther 14 bezieht sich auf die Zusammenkünfte als Versammlung zur Wortverkündigung. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, to dotyczy głównie tej okoliczności, gdy się zgromadzamy jako zgromadzenie i aby to, co jest głoszone, było ku zbudowaniu słuchaczy. Aber hier geht es sicherlich um alle Bereiche unseres Lebens. Ale w tym urywku, w tym wierszu chodzi z całą pewnością o wszystkie zakresy i wszystkie okoliczności naszego życia. Dass wir innerhalb der Ehe uns eine Hilfe sind, indem wir über Gottes Wort gemeinsam sprechen. Aby też i w małżeństwie być wzajemnie sobie pomocą i wzajemnie się posilać Słowem Bożym. Dass wir mit unseren Kindern geistige Gespräche suchen. Abyśmy zawsze poszukiwali takiej okazji, aby prowadzić z naszymi dziećmi duchowe rozmowy. Dass wir eine Hausandacht pflegen.
abyśmy również pielęgnowali zwyczaj naszego spotykania się jako rodzina przy Słowie Bożym. Ja, Paulus sagt, es ist notwendig, die Erbauung. Tak, Paweł to podkreśla, że zbudowanie wzajemne jest rzeczą nieodzowną. Wenn die Erbauung nicht erfolgt, dann kommt automatisch Not auf uns zu. Jeżeli nie będzie następowało zbudowanie, to automatycznie pojawia się bieda. Und wenn wir unser Mund öffnen zur Erbauung, jeżeli nasze usta będziemy otwierali ku zbudowaniu słuchaczy, dann ist eine positive Auswirkung bei den Hörenden da. To wtedy również będziemy mogli oglądać pozytywne skutki wśród tych, którzy nas będą słuchać. Und indem sie das aufnehmen, bekommen sie eine Gnade. I oni przyjmując te słowa będą mogli również otrzymać łaskę od Boga. Das ist also nicht eine Sache der Gnadengaben. A więc to nie chodzi tutaj o sprawę darów łaski, sondern das treibt uns alle ins Gebet, damit wir alle zur rechten Zeit das richtige Wort haben. Ale tu chodzi o wszystkich, którzy nawet w modlitwie mają starać się, aby były użyte właściwe słowa. Der weise Salomo sagt, ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Mądry Salomon kiedyś powiedział, słowo we właściwym czasie, właściwe słowo, jakże dobra sprawa. Wir wollen es auch immer wieder als Gnade empfinden, wenn wir Gottes Wort hören. I zawsze to odbierajmy jako wielką łaskę, gdy możemy słuchać Słowa Bożego. Wir haben davon gesungen, śpiewaliśmy o tym, dass die Schönheit des neuen Lebens in der Kraft des Heiligen Geistes sichtbar werden möchte. Aby piękność nowego życia w mocy Ducha Świętego była w nas widoczna. Und das führt uns direkt weiter in unserem Text. I te słowa nas wprowadzają w dalszą część naszego tekstu. Einmal ist es die ganze Belehrung des Epheserbriefes. Po pierwsze widzimy wszystkie ogółem pouczenia listu do Efezjan. Aber jetzt speziell unser Vers, wo auf den Heiligen Geist die Sprache kommt. Ale teraz możemy szczególnie zwrócić uwagę na te wiersze, w których oglądamy Ducha Świętego, który do nas przemawia. Da heißt es, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes. Mówimy teraz o wierszu z listu do Efezjan z 4 rozdziału, 30 wiersz. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Ja vorhin gelesen. Poprzednio już przed przerwą czytaliśmy o tym. In Apostelgeschichte 5, das gesagt worden ist, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Z Dziejów Apostolskich z 5 rozdziału takie słowa: ale wy okłamaliście Ducha Świętego. Wir sehen aus diesem Vers heraus, dass der Heilige Geist eine Person ist, denn nur eine Person kann nicht belügen. Z tego wierszu jasno wynika, że Duch Święty jest osobą, bo mogę okłamać tylko osobę. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person, die in dem Gläubigen wohnt. Duch Święty jest boską osobą, który mieszka w wierzących. Wir lesen 1. Korinther 6, Vers 19 dazu. Czytamy z pierwszego listu do Koryntian, ze 6 rozdziału, 19 wiersz. 1. Korinther 6, Vers 19. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 wiersz. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Hier wird also klar, dass der Heilige Geist in dem Menschen wohnt, im Gläubigen wohnt. Z tego wiersza jasno wynika, że Duch Święty mieszka w człowieku wierzącym. Johannes 14 lesen wir noch dazu. Przeczytamy jeszcze z Ewangelii Jana z 14 rozdziału.
da wird gezeigt, dass dieser Heilige Geist in Ewigkeit in uns bleibt. W tym wierszu możemy dowiedzieć się, że Duch Święty w nas pozostanie na wieczność. Johannes 14, Vers 16. 14 rozdział, 16 wiersz. Lesen mal den Vers. 16, ja? Ja. Johannes 14, Vers 16. 14 Jana, 16 wiersz. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Also eine göttliche Person wohnt in uns. A więc boska osoba mieszka w nas. Sie bleibt ewig in uns. I ona pozostanie na wieki w nas. Welch ein Vorrecht. Jakiż to wielki przywilej i dar łaski. Es ist das höchste Geschenk nach der Gabe des Herrn Jesus, jest to, die wir bekommen konnten. Jest to najwyższego wymiaru podarunek po osobie Pana Jezusa, który mogliśmy otrzymać. Wird auch nicht gesagt, dass der Heilige Geist im Herzen ist. Tu nie jest powiedziane, że Duch Święty jest w sercu. Oder in der Seele ist. Albo że jest w duszy naszej. Oder im Körper ist. Albo w ciele naszym. Er ist ganz in uns. Nie, on jest w nas całych. Wir gehören dem Herrn und der Heilige Geist darf uns ganz umfassen. My należymy do Pana i można powiedzieć, że Duch Święty objął nas całych. Unser Leib wird auch umgestaltet werden aufgrund des in uns wohnenden Heiligen Geistes. A nasze ciało jest przekształcane z powodu tego albo na podstawie tego, że w nas mieszka Duch Święty. Kein Bereich unseres menschlichen Daseins ist dem Heiligen Geist gleichgültig. Żaden zakres naszego jesteśstwa człowieczego nie jest obojętny Duchowi Świętemu. Wenn ich jetzt den Heiligen Geist ja in mir habe und einen bösen Ort aufsuche, wie muss der Geist leiden? Jak już wiemy o tym, że Duch Święty w nas mieszka, a my świadomie teraz wybieramy złe miejsca pobytu, to jakże Duch Święty może być w nas wtedy zasmucony? Wenn ich mich mit ungerichteten Gedanken fortbewege, wie muss der Geist Gottes leiden? Jakże musi cierpieć Duch Święty, jeżeli ja daję się pociągnąć nieosądzonymi, złymi myślami? Wenn ich nicht Wahrheit rede mit meinem Nächsten, der ein Glied von mir ist. Jeżeli ja nie będę mówił prawdy z moim bliźnim, który jest przecież moim członkiem ciała Chrystusowego, wie muss der Heilige Geist leiden? To jakże musi cierpieć Duch Święty? Wenn der Heilige Geist mich benutzen will, um mein Wort zur Auferbauung zu sagen, und ich sage das nicht, wie muss der Heilige Geist leiden? Ale i z drugiej strony, jeżeli Duch Święty chce mnie użyć, abym wypowiedział słowa służące zbudowaniu drugiemu, to jakże ja te nie dam się użyć przez Niego, to jakże Duch Święty będzie zasmucony? Möchte noch aus dem Alten Testament einen Vers vorlesen, Jesaja 63. Chciałbym jeszcze przeczytać z Starego Testamentu jeden wiersz z Księgi Izajasza z 63 rozdziału. Jesaja 63, Vers 10, da wird auch davon gesprochen, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Tutaj w tym 10 wierszu, 63 rozdział Księgi Izajasza, mowa jest o tym, żebyśmy nie zasmucali Ducha Świętego. Der Heilige Geist war damals als Person noch nicht da. Duch Święty jako osoba jeszcze nie była obecna na ziemi. Und dennoch wirkte er. A pomimo tego on działał w ludziach wierzących. 2 Samuel 23. Jeszcze przeczytamy drugiej Księgi Samuelowej. 23 rozdział. Da finden wir die letzten Worte Davids. Mamy tutaj zapisane ostatnie słowa wypowiedziane przez Dawida. Druga Samuelowa, 23 rozdział. Da lesen wir mal Vers 2. Przeczytajmy drugi wiersz.
Druga Samuelowa, 23 rozdział, 2 wiersz. Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. Also David wusste, der Heilige Geist war tätig und er war die Quelle, aus der ich gewisse Aussprüche sagen durfte. A więc Dawid wiedział o tym, że Duch Święty działał nad nim, aby on mógł wypowiedzieć odpowiednie słowo. Psalm 51 bittet er: Nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. A w Psalmie 51 ten sam Dawid prosi: Nie zabieraj mi Ducha Twego. Wir fassen zusammen, die alttestamentlichen Gläubigen kannten die Kraft des Heiligen Geistes. Możemy to podsumować i powiedzieć, że starotestamentowi wierzący znali działanie w mocy Ducha Świętego. Der Heilige Geist benutzte sie, um Gottes Wort zu schreiben. I Duch Święty też ich używał, aby oni zapisali Słowo Boże. Und sie konnten auch den Heiligen Geist betrüben. I oni wiedzieli o tym, że mogą zasmucać Ducha Świętego. Es konnte sogar so weit gehen, dass der Heilige Geist sie nicht mehr als Werkzeuge benutzen konnte. Może nawet, gdy nie czuwamy, dojść do tego, że Duch Święty nie będzie już więcej mógł nas używać jako swojego narzędzia. Deshalb bittet ja David: Nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. I to dlatego Dawid prosi: Nie zabieraj Twego Ducha Świętego ode mnie. Bei uns glauben in der Gnadenzeit sind die Dinge anders. U nas, ludziach wierzących, w obecnym czasie łaski sprawa wygląda troszkę inaczej. Der Heilige Geist bleibt in uns in Ewigkeit. Już mówiliśmy o tym, że Duch Święty w nas pozostaje na wieczność. Somit brauchen wir auch nicht zu bitten: Nimm den Geist nicht weg von uns. I dlatego też nie musimy prosić o to: Nie zabieraj Ducha Twego ode mnie. Der Heilige Geist will uns immer leiten. I wiemy o tym, że Duch Święty chce zawsze nami kierować. Es ist das Kennzeichen der Söhne, dass sie durch den Geist geleitet werden. To jest cecha charakterystyczna synów, że oni bywają prowadzeni, kierowani przez Ducha Świętego. Römer 8, Vers 14 und 15 macht das klar. Rzymian 8, rozdział 15 wiersz jasno to też pokazuje. 14 wiersz to pokazuje. Rzymian 8, rozdział 14 wiersz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Das ist keine Begrenzung auf die Stunden, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Z tego jasno wynika, że to nie jest ograniczone tylko i wyłącznie do godzin, w których my się zgromadzamy jako zbór na zgromadzeniu. Nein, in unserem ganzen Leben will der Heilige Geist uns leiten. Nie, w całym naszym życiu Duch Święty chce nas prowadzić. Der wird nie den Rahmen der Heiligen Schrift überschreiten. I on nigdy nie wykroczy poza ramy Pisma Świętego. Dann würde er sich ja selbst widersprechen. Dlatego, że wtedy on by zaprzeczył samemu sobie. Der Heilige Geist ist Autor der Heiligen Schrift. Dlatego, że Duch Święty jest właśnie autorem Pisma Świętego. Und somit leitet der Heilige Geist uns in dem Rahmen der Schrift. I w tym względzie właśnie Duch Święty nas prowadzi w ramach tego Pisma Świętego. Und das müssen wir üben. I musimy się w tym wyćwiczyć. Wir kennen Steuerelemente im Anlagenbau. My możemy zabudowywać różne elementy sterujące do jakiegoś urządzenia. Die Impulse, die von dieser Einheit kommen, müssen aufgenommen und weitergegeben werden. A impulsy sterujące muszą być odbierane przez te części tego urządzenia i przekazywane dalej. Und das ist im Prinzip so wie bei dem Elektroschalter, entweder an oder aus. I to z zasady jest tak skonstruowane jak w wyłączniku do światła. Albo jest załączone, albo jest wyłączone. Aber so ist nicht beim Heiligen Geist. Ale tak sprawa nie wygląda w przypadku Ducha Świętego. Der Heilige Geist appelliert an das neue Leben in uns. Duch Święty apeluje do tego nowego życia, które w nas mieszka. Und er will uns Empfindungen geben,
die wir dann in der richtigen Weise umzusetzen haben. I on chce dać nam tego rodzaju odczucia, które by nas we właściwym kierunku skierowały. Es ist also eine Übung, der wir uns stellen müssen. A więc jest to swego rodzaju ćwiczenie samego siebie, pod które musimy siebie samych poddać. Und die das normale eines Christen sein sollte. I to musi stać się normalną cechą naszego chrześcijańskiego życia. Hier können wir ihn also betrüben, wir haben Beispiele gebracht. A więc my możemy zasmucać Ducha Świętego, przykłady żeśmy już słyszeli. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5. rozdziale, w 19. wierszu. Geht es noch weiter? Jeszcze sprawa jest wyjaśniona dalej. Da wird gesagt, dass wir den Heiligen Geist nicht auslöschen sollen. Tam jest powiedziane o tym, abyśmy nie gasili Ducha. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 wiersz. Ducha nie gaście. Wenn ich in der Versammlungsstunde eigenwillig bin, jeżeli ja w trakcie jakiejś godziny zgromadzenia chcę przeforsować swoją własną wolę, dann kann es dazu kommen, dass der Geist Gottes in seiner Wirkung ausgelöscht wird. To może to doprowadzić do tego, że będzie zagaszony duch, który nie będzie mógł swojego działania dalej w nas wykonywać. Er bleibt in uns allen. Oczywiście on dalej pozostanie w nas wszystkich. Aber diejenigen, die mich beobachten, durch mein falsches, eigenwilliges Verhalten, bei ihnen ist es auch so, dass sie traurig werden. Ale i ci wszyscy, którzy mnie będą obserwowali w moim niewłaściwym, samowolnym postępowaniu, doprowadzi do tego ich serca, że będą zasmucone. Der Geist kann dann einfach nicht ungehindert wirken. Duch Święty nie będzie mógł wtedy w niezakłócony albo w taki sposób bez przeszkód działać. Paulus sagt hier nicht einfach Heiliger Geist. A Paweł nie mówi tu tylko po prostu Duch Święty, sondern er sagt Geist Gottes. Ale on używa tutaj szczególnego określenia Bożego Ducha Świętego. In Kapitel 5 Vers 18 kommt er nochmal darauf zu sprechen, dass wir erfüllt werden sollen mit dem Geist Gottes. A w następnym 5 rozdziale w 18 wierszu jesteśmy wzywani do tego pod koniec tego wiersza, ale bądźcie pełni Ducha. In dem Heiliger Geist Gottes gesagt wird, soll die ganze Autorität deutlich gemacht werden. Aby pełnia autorytetu Ducha Świętego mogła być objawiona poprzez nasze postępowanie i zachowanie. Dann wird uns gezeigt, dass wir auch schon von dem Heiligen Geist hier versiegelt worden sind. Ale i ten 30 wiersz 4 rozdziału pokazuje, że jesteśmy Duchem Świętym zapieczętowani. Gott hat gewissermaßen sein Siegel auf uns gedrückt, gesagt, du bist mein. Bóg, można by powiedzieć, w pewnym sensie odcisnął swoją pieczęć na nas, świadczącą o tym, ty jesteś mój. Siegel haben wir aber auch in Verbindung als Echtheitszertifikat. Pieczęcie zwykle są też używane jako potwierdzenie prawdziwości danego dokumentu. Ja, Gott hat uns versiegelt, er hat gesagt, wir sind echt, wir haben echt Leben aus ihm. Bóg nas zapieczętował, aby poświadczyć o tym, że jesteśmy prawdziwie Jego własnością. Auf den Tag der Erlösung hin. Wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung hin. Pod koniec 30. wiersza zapieczętowani na dzień odkupienia. Einmal wird unser Leib auch erlöst werden. Bo w tym dniu odkupienia będzie również też i nasz będziemy wyzwoleni ze słabości naszego ciała. Also Versiegelung hat auch etwas mit der Zukunft zu tun. A więc to zapieczętowanie ma również też i powiązanie z przyszłością naszą. Wo die Gedanken Gottes im Hinblick auf unseren Körper zum Abschluss gebracht werden. Chodzi o ten moment, w którym myśli Boże
w stosunku do naszego ciała również będą już w pełni zrealizowane. Von der Versiegelung hatte er schon Kapitel 1, Vers 13 gesprochen. O tym zapieczętowaniu żeśmy mówili również w tym liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, w 13 wierszu. Er hatte dort gesagt, dass wir, nachdem wir geglaubt haben, versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Który mówi o tym, że w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Und er ist zugleich auch das Unterpfand unseres Erbes zur Erlösung des erworbenen Besitzes. I 14 wiersz, który jednocześnie jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Alle Gedanken Gottes im Hinblick auf uns Glaubende werden ihre Erfüllung finden. Wszystkie myśli Boże w stosunku do naszego odkupienia w pewnym momencie będą już całkowicie zrealizowane. Der Beweis ist die Innenwohnung des Heiligen Geistes in den Glaubenden. A dowodem na to jest w nas wierzących mieszkający Duch Święty. Vers 31 kommt er auf Bitterkeit zu sprechen. A w wierszu 31 apostoł zaczyna mówić o zgorzknieniu, o goryczy. Dann wird von Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung auch gesprochen. Następnie mowa jest o zapalczywości, albo można też przetłumaczyć wściekłości, o gniewie i o krzyku. Es sind alles Erregungszustände der alten Natur. Wszystko są to objawy wzburzenia naszej starej natury. Lese aus den Sprüchen ein Vers dazu. Przeczytamy z Księgi Przypowieści Salomona jeden wiersz do tego. Sprüche 14. 14 rozdział Przypowieści. Vers 30. 30 wiersz. Przypowieści, 14 rozdział, 30 wiersz. Umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność toczy człowieka jak robak. Also wir sollen unseren Geist beherrschen. A to oznacza nic innego, jak to, że powinniśmy panować nad naszym duchem. Das ist ganz wichtig. Jest to rzecz bardzo ważna i możemy tego dokonać przez moc Ducha Świętego. Es kann in dem Herzen von Glaubenden Bitterkeit aufkommen. Dlatego, że może też pojawić się zgorzknienie w sercu człowieka wierzącego. Da kommt eine alte Frau aus Moab nach Hause. Oglądamy też to na przykładzie, że pewna stara kobieta wraca do swojego domostwa z dalekiej krainy, z Moabu. I mówi do mieszkańców tego miasteczka: nazywajcie mnie Mara, dlatego że Pan napełnił mnie gorzkością. Dlatego, że ona widziała wyraźnie przed oczami swoimi owoc samowolnego postępowania w jej życiu. I gorzkość napełniła jej wnętrze. Hebräer 12 zeigt uns auch, dass eine Wurzel der Bitterkeit auch sprossen kann. Również i Hebrajczyków 10 wiersz ostrzega nas przed tym, że korzeń gorzkości może w nas wzrastać. Du siehst nichts. Niczego nie widać na zewnątrz. Es ist eine Wurzel. Dlatego, że mowa jest o korzeniu, którego nie widać. Ale w pewnym momencie nie pozostanie to tylko korzeniem, ale z tego korzenia wyrośnie pęd na zewnątrz widoczny. I z powodu tego korzenia gorzkości wielu będzie zaniepokojonych i zanieczyszczonych. Nein, wir sollten ein Ja finden zu den Wegen Gottes.
Nie, my po prostu powinniśmy w naszym życiu zaakceptować wszystkie drogi Boże, jakimi On nas prowadzi. Wir sollten auch ein Ja finden zu uns als Person. Również i powinniśmy zaakceptować swoją własną osobę taką, jak stworzył ją Pan. Die Kapazität, die der Schöpfer jedem einzelnen von uns gegeben hat, hat er in seiner Liebe und Weisheit festgelegt. Te wszystkie możliwości, jakie Stwórca w nas też włożył, zostały przez Niego postanowione w takiej mierze, jakie On uważa za stosowne i to powinniśmy zaakceptować. Er meint es echt gut mit uns. Dlatego, że On zawsze ma nic innego, tylko dobro dla nas na myśli. Er hat nur Gedanken des Segens mit uns. On tylko jest wypełniony myślami błogosławieństwa dla nas. Wenn ich bitter werde, dann ist es ein Ausdruck des Egoismus, der Selbstsucht. Jeżeli ja okazuję zgorzknienie, to jest to nic innego jak wyraz mojego egoizmu i samowoli mojej. Dann ist die Erregung auch in Wut ausgedrückt. I wtedy te oddziaływanie, czy ten owoc może przekształcić się i we wściekłość, zapalczywość u nas jest napisane. Dann finden wir auch Zorn. Ale i od razu pojawia się gniew. Wir hatten vorher gesehen, dass wir aufgefordert werden zum Zorn. W 26 wierszu jesteśmy wzywani do tego, abyśmy się gniewali gniewem świętym. Das war ein heiliger Zorn. Angesichts der Dinge, die nicht in Übereinstimmung sind mit Gottes Wort. Ale to była mowa o świętym gniewie w stosunku do rzeczy, które nie są zgodne ze Słowem Bożym. Hier ist es ein fleischiger Zorn. Ale w tym 31 wierszu mowa jest o cielesnym gniewie. Und dann wird sogar das, was im Innern ist, hörbar. Es kommt zu Geschrei. I wtedy okazuje się, że to, co jest w naszym wnętrzu, nagle jest słyszane poprzez krzyk. Nach außen kommt der ganze Unwillen zum Ausdruck. Unwillen, dass man ärgerlich ist. A wtedy na zewnątrz wychodzi wszelkiego rodzaju niechęć, którą żeśmy tłamsili w sobie. Der nächste Punkt ist Lästerung. A następnym punktem jest złorzeczenie. Da sage ich etwas Falsches, um die Person zu erniedrigen. Mówię coś złego, aby poniżyć drugą osobę. Auch dazu sind wir als Glaubende fähig. Również i do takich rzeczy jesteśmy zdolni jako ludzie wierzący. Es gibt nichts, zu dem wir Glaubende nicht fähig wären. Nie ma takiej rzeczy na tym świecie, do której my, jako ludzie wierzący, nie bylibyśmy zdolni w naszym starym ciele. Wir haben die höchsten Segnungen. A przecież posiadamy najwyższego wymiaru błogosławieństwa. Und diese Aufforderung demütigen uns. I te wszystkie słowa tutaj wzywające nas do odłożenia tych złych rzeczy bardzo nas upokarzają. Denn sie zeigen uns, was für Menschen wir wirklich sind. Bo one pokazują, jakiego rodzaju ludźmi jesteśmy. Wir gucken noch einmal nach Kapitel 2. Spójrzmy jeszcze z powrotem do drugiego rozdziału tego listu. Epheser 2, Vers 3 werden wir Söhne des Ungehorsams genannt. W drugim rozdziale, w trzecim wierszu jesteśmy nazywani synami nieposłuszeństwa. Albo u nas jest to przetłumaczone dziećmi gniewu. Wir werden auch Kinder des Zorns genannt. Tak, jesteśmy nazywani dziećmi gniewu. Aber dann zeigt uns der Heilige Geist, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe. Dann zeigt uns Gott, dass er reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe. Ale wtedy Bóg nam pokazuje, że On jest bogaty albo obfity w udzielaniu miłosierdzia i to z powodu Jego ogromnej miłości. Dass er uns lebendig gemacht hat, dass er uns einen Platz in himmlischen Örtern geschenkt hat. I tak jak my tutaj możemy dalej przeczytać, że On nas ożywił i darował nam miejsce w niebiańskich miejscach.
Wie groß ist unser Gott, dass er sich mit uns beschäftigt hat? Jakże wielkim jest nasz Bóg, który zajmuje się nami. Noch ein letzter Punkt wird hier genannt, samt aller Bosheit. I ostatni punkt jeszcze tutaj jest wymieniony, razem ze wszelką złością, usuńcie to. Man hat den Eindruck, der Heilige Geist will einfach nicht negative Dinge noch mehr ausführen. I odnosi się takie wrażenie, że Duch Święty już nie chce więcej wymieniać złych rzeczy, sondern fasst sie in diesem Begriff zusammen. Tylko po prostu za pomocą takiego krótkiego określenia wszelką złością wszystkie pozostałe rzeczy streszcza, podciąga pod to jedno określenie. Und jetzt werden positive Herzenseinstellungen in Vers 32 den negativen in Vers 31 gegenübergestellt. I w 32 wierszu przedstawione są pozytywne cechy, które są przeciwstawione tym wszystkim negatywnym, o których czytaliśmy w 31. Seid gütig. Bądźcie dobrotliwi. Die Güte Gottes hat uns zur Buße geleitet. Bo dobrotliwość Boża nas doprowadziła do pokuty. Römer 2. Tak mówi list do Rzymian, 2 rozdział. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. A gdy okazała się dobrotliwość i miłość naszego Boga Zbawiciela, wtedy zbawił nas. Gott hat uns also was Gutes immer wieder geschenkt. A więc Bóg nam zawsze, ciągle na nowo, tylko dobro daruje. Und so sollen auch wir Gutes einander geben. Tak też i my jesteśmy wzywani do tego, abyśmy zawsze tylko dobro jednym drugim wyświadczali. Es fällt uns nicht schwer, einem guten Freund etwas Gutes zu geben. Bo wiemy, że nie jest to rzeczą trudną, aby dobremu przyjacielowi okazywać dobroć. Aber einem Bruder etwas zu geben, der schwierig ist in seinen Eigenschaften. Ale trudniejszą rzeczą jest okazywać dobroć w stosunku do brata, który jest trudnego charakteru. Das wollen wir. A tak powinniśmy czynić. Gottes Wort macht da keine Einschränkung. Bo Słowo Boże nie robi tutaj żadnych wyjątków. Es geht nicht um Sympathie oder Antipathie. Tu nie chodzi o sympatyczność albo niesympatyczność jakiegoś człowieka. Der nächste Punkt ist mitleidig. Następny punkt to jest właśnie współczucie. Er ist ein lieber Freund, der ist erkrankt. Może jakiś miły z naszych przyjaciół jest chory. Eine Schwester hat ihren Mann verloren. Albo jakaś siostra akurat straciła swojego męża. Wir trauern mit. To my jesteśmy wzywani do tego, aby połączyć się w smutku z nią. Ale jeżeli ktoś jest samowolnym chrześcijaninem, der durch eigenwilliges Verschulden in Notsituation geraten ist, który z powodu samowoli sam sobie zawinił to, że znalazł się w trudnej sytuacji, dann sollen wir auch mitleidig sein. To i w takim przypadku jesteśmy wzywani, abyśmy byli współczującymi. Wie nah müssen wir da im Herzen Gottes sein? Czyli to oznacza, jakże blisko powinniśmy być zawsze tego serca Bożego. Wie müssen wir da den Geist Gottes wirken lassen und das Wort Gottes wirken lassen, wir Kraft und Weisheit haben. I jakże powinniśmy ciągle na nowo pozwalać Duchowi Bożemu, aby przez swoje słowo w nas działał, abyśmy mieli siłę do urzeczywistnienia tego. Falsche Gedanken gar nicht aufkommen zu lassen. Nie pozwolić w ogóle, aby w nas powstały jakieś złe myśli. Nächster Punkt, einander vergebend. Następny punkt, wzajemnie sobie odpuszczając. Oder Gnade erweisend, kann man auch sagen. Albo można też i tak powiedzieć, okazujcie sobie łaskę wzajemnie. Wir leben aus der Vergebung. Przecież my w ogóle żyjemy z powodu tego, że zostało nam przebaczone. Jakobus sagt, wir alle strauchen oft. A Jakub do nas zwraca się z takimi słowami, my wszyscy potykamy się często. Der Herr will uns immer vor selbstgerechten Gedanken gut bewahren. Pan chciałby sprawić to, abyśmy ciągle trwali w takich myślach, które osądzają siebie samego, nas samych. Wir lesen noch einmal die Stelle aus Matthäus 18.
Jeszcze jedno miejsce przeczytamy z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału. Vers 15. 15 wiersz. Mateusza 18 rozdział, 15 wiersz. A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Ich soll also hingehen, wenn der Bruder gegen mich sündigt. Czyli to my mamy pójść do tego brata, który w stosunku do nas zgrzeszył. Ich weiß doch, dass er nicht mehr glücklich sein kann. Przecież ja dobrze wiem o tym, że on nie był dobry w stosunku dla mnie. Da sollen wir also in Liebe tätig werden. Nie, my mamy pozwolić, aby w nas była czynna miłość. Wir können natürlich auch ganz anders tätig werden. Oczywiście, my możemy łatwo być czynnymi w całkiem inny sposób. Das macht Matthäus 18 uns auch deutlich. To ten 18 rozdział Mateusza też nam dobitnie pokazuje. Petrus sagt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Piotr tutaj mówi do Pana, jak często mam mojemu bratu przebaczać? Der sagt, nicht siebenmal sollst du vergeben, sondern 70-mal siebenmal. I myślał, że wystarczy 7 razy, a Pan mu odpowiedział, nie, powiadam ci, nie 7 razy, ale 70 razy 7. Und dann erzählt diese Begebenheit von dem Knecht, der 10.000 Talente schuldete. I Pan potem opowiada tą przypowieść o takim słudze, który był Panu swemu dłużen 10 tysięcy talentów. Der Herr zeigt in Vers 27 von Matthäus 18, dass er innerlich bewegt war. Ten 18 rozdział, 27 wiersz pokazuje nam, że Pan tego sługi ulitował się nad owym sługą. Und er entlässt ihm diese ganze Riesenschuld. Uwolnił go i dług mu darował. Was macht der Knecht dann, dem diese Riesenschuld entlassen worden ist? A co uczynił ten sługa, któremu tak ogromny dług został darowany? Wir lesen mal Matthäus 18, Vers 28. Przeczytajmy ten 28 wiersz. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc, oddaj coś winien. So hart können wir auch sein, wenn wir Gnade Gottes erlebt haben. Tak twardymi możemy również my być, my, którzyśmy doświadczyli miłości Bożej. Dann lesen wir noch Vers 33 hinzu. I jeszcze do tego musimy przeczytać 33 wiersz. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? Was ist diese kleine Schuld gegenüber der großen Schuld, die vergeben worden ist? Cóż za znaczenie miała ten mały dług w stosunku do tego wielkiego długu, który został mu darowany przez Pana Jego? Wir sollten nie vergessen, welche Schuld der Herr uns vergeben hat. Tak też i my nigdy nie zapomnijmy o tym, jak wielki dług grzechów Pan nam przebaczył. So sollen wir vergeben, wie auch Gott in Christus uns vergeben hat. I tak my mamy przebaczać dokładnie tak samo, jak i Bóg odpuścił nam w Chrystusie. Koniec 32 wiersza w Efezjan 4 rozdział. 2 Petrus 1. I teraz widzimy w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale zeigt Petrus, bei dem die christlichen Tugenden nicht sind, der die Reinigung seiner Sünden vergessen. Piotr pokazuje, że ten, u którego nie są te chrześcijańskie cechy widoczne, jest człowiekiem podobnym do takiego, który zapomniał o tych wszystkich chrześcijańskich pozytywnych cechach. Da möchte ich nur einen Vers aus den Sprüchen dazu lesen. I jeszcze chciałbym przeczytać wiersz z Przypowieści Salomona. Sprüche 19, Vers 11. 19 rozdział Przypowieści, 11 wiersz. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Vielleicht war es gar keine Sünde. Vielleicht war es gar keine Sünde. Może tak być, że to wcale nie był grzech.
eine Schwachheit, eine Unwissenheit. Może ktoś coś zrobił w stosunku do nas ze słabości swojej albo z niewiedzy. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Ale ta roztropność człowieka darowana przez Pana sprawia, że on jest wtedy cierpliwy i zapominający o krzywdach. Dann bin ich im Hinblick auf mich selbst sehr sorgfältig. Wtedy okazuje się, że ja jestem w stosunku do samego siebie bardzo dokładny. Aber im Hinblick auf meinen Bruder bin ich gütig. Ale też i w stosunku do mojego brata mam okazywać się jako dobrotliwy. Wir haben also hier verschiedene Verhaltensweisen vorgestellt bekommen. A więc w tym urywku, który żeśmy przeczytali, mamy przedstawione różne sposoby zachowania się. Oft waren es negative Eigenschaften, die vorgestellt wurden und denen dann positive gegenübergestellt wurden. Wiele cech negatywnych zostało tutaj przedstawionych w porównaniu czy w przeciwstawieństwie do pozytywnych. Der Geist Gottes hat uns gezeigt, wie innig wir miteinander verbunden sind. A Duch Boży nam pokazał to, jak my ściśle ze sobą jesteśmy połączeni, dass wir Glieder voneinander sind, że jesteśmy członkami jedni drugich, und dass wenn ich etwas negatives meinem Bruder gegenüber tue, ja der Leib selbst geschadet, Schaden nimmt. I zauważyliśmy, że jeżeli ja coś negatywnego uczynię w stosunku do brata mego, to szkodę poniesie całe ciało. Und wir sollten nie vergessen, dass Gott uns in Christus alles vergeben hat. I nigdy nie zapominajmy o tym, że Bóg, ile nam Bóg w Chrystusie przebaczył. Golgatha war erforderlich, um die Gnade Gottes sichtbar werden zu lassen. To Golgota musiała być rzeczą, musiała się stać konieczną, aby Bóg mógł nam okazać swoją dobrotliwość. Jetzt kommen wir in Vers 1 zu einer Aufforderung. I teraz możemy przejść do 5 rozdziału, do 1 wiersza, w którym oglądamy swego rodzaju wezwanie dla nas, die uns direkt auffordert, Gott nachzuahmen. Które w bezpośredni sposób nas wzywa do tego, abyśmy byli naśladowcami Boga. Ist das möglich? Czy to w ogóle jest możliwe? Ja. Tak. Es ist möglich. To jest możliwe. Gott erwartet nie zu viel von uns. Bóg nigdy nie oczekuje zbyt wielkich rzeczy od nas. Natürlich können wir Gott in dieser Weise nicht nachahmen. Naturalnie my nie jesteśmy w stanie dokładnie Boga naśladować w tym względzie. In seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit, in seiner Allgegenwart. W jego wszechmocy, w jego wszechwiedzy i mądrości. Aber wir können Gott nachahmen, wie er in der Person des Herrn Jesus sichtbar geworden ist. Ale my możemy Boga naśladować, gdy oglądamy, jak on się objawił w osobie Pana Jezusa. Das haben wir auch betrachtet in Dillenburg jetzt. Teraz mogliśmy to rozważać na konferencji braterskiej w Dillenburgu. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Rozważaliśmy pierwszy list Jana, a w 18 wierszu czytamy: Nikt nigdy Boga nie widział, ale ten jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten nam go objawił. Ewangelia Jana, 18 rozdział. Przepraszam, pierwszy rozdział, 18 wiersz, przepraszam. Und Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. W pierwszym rozdziale, w tym samym rozdziale, w 14 wierszu czytamy o tym, a słowo stało się ciałem i myśmy oglądali go jako tego, który ma pełnię chwały. Może przeczytam ten wiersz. Voller Gnade und Wahrheit. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 14 wiersz. A słowo ciałem się stało
i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jednorodzony od Ojca, pełne łaski i prawdy. Also Gott ist sichtbar geworden in dem menschgewordenen Sohn. A więc Bóg mógł być oglądany w tym jednorodzonym Synu. Und Gnade und Wahrheit sind miteinander in seinem Verhalten, in seiner Person zum Ausdruck gekommen. A łaska i prawda w Jego osobie i w Jego zachowaniu w pełni się objawiły. So sollen auch wir Gnade und Wahrheit offenbaren. Tak też i my powinniśmy tą łaskę i prawdę objawiać. Gnade ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Bo łaska to jest wyraz miłości Bożej, obraz miłości Bożej. Und Wahrheit ist die Wahrheit, wie sie im Wort Gottes finden. A prawda to jest prawda, którą my możemy znaleźć w Słowie Bożym. Jetzt erklärt auch, wo die Motivation liegt. I tu nam pisarz tego listu wyjaśnia, w którym miejscu my znajdujemy zmotywowanie do tego. My możemy Boga naśladować tylko wtedy, jeżeli będziemy ciągle o tym pamiętali, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Das erste ist, dass das Leben unser Teil ist. Das Leben, das neue Leben unser Teil ist. Pierwszą rzeczą jest to, że cząstką naszą jest to nowe życie. Jeszcze przeczytamy z Ewangelii Jana z 3 rozdziału dwa wiersze. Piąty wiersz. Ewangelia Jana 3 rozdział 5 wiersz. Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Es ist also eine Wirkung des Wortes Gottes in Verbindung mit dem Geist Gottes. A więc oglądamy tutaj działanie Słowa Bożego w połączeniu z działaniem Ducha. Vers 8. Ósmy wiersz. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Ten wiersz dobitnie to pokazuje, że to sprawa jest okryta pewną tajemnicą. Johannes 3, Vers 36, wollen wir noch dazu lesen? I trzeci rozdział, 36 wiersz, jeszcze do tego przeczytajmy. Da wird uns gezeigt, dass das ewige Leben unser gegenwärtiger Besitz ist. Ten wiersz nam pokazuje, że życie wieczne stało się naszą własnością. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Das Leben haben wir aus Gnaden geschenkt bekommen. To życie myśmy z łaski otrzymali w podarunku. Es hat seinen Sitz nicht in uns, sondern in Gott, Kolosser 3. A jego siedziba nie jest w nas samych, tylko w samym Bogu, o czym mówi nam list do Kolosan, 3 rozdział. Und es ist die Fähigkeit, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und mit dem Sohn. I daje nam tą zdolność, abyśmy mieli społeczność z Ojcem i ze Synem. Wie Johannes 10, Vers 10 sagt, ist es Leben in Überfluss. Johannes 10, Vers 10. I Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 wiersz pokazuje nam, że wtedy mamy życie w obfitości. Die höchste Qualität des Lebens hat Gott uns, den Glauben in der Gnadenzeit, geschenkt. Tą najwyższą jakość życia Bóg podarował nam, którzy żyjemy w tym okresie łaski. Der zweite Punkt neben Leben ist Liebe. Drugim punktem jest to, że obok tego życia oglądamy również miłość. Der Geist Gottes sagt, ich liebe Kinder. Duch Boży mówi o tym, dzieci umiłowane. Dann wäre das eine Eigenschaft, die wir in uns haben. I pokazuje nam te cechy, które my mamy sami w sobie. Dann er sagt, geliebte Kinder.
pokazuje nam, mówi do nas również umiłowane dzieci. Das lenkt unsere Gedanken auf den Segenstrom der Liebe Gottes, der auf uns gerichtet ist. I nasze myśli zostają natychmiast ukierunkowane na ten strumień błogosławieństw, które my jako dzieci Boże odbieramy. Und wenn wir das festhalten, dass wir aus Gnaden neues Leben bekommen haben. Das festhalten, dass wir aus Gnaden neues Leben bekommen. Jeżeli my będziemy się tego mocno trzymali, że to z łaski żeśmy to nowe życie otrzymali, und dass wir mit ewiger Liebe geliebt werden. Że jesteśmy umiłowani tą wieczną miłością, einer Liebe, die liebt um ihrer selbst willen. Miłość, która miłuje tylko z tego powodu, że sama jest miłością, obwohl wir Kinder des Zorns waren. Pomimo tego, że my wszyscy byliśmy dziećmi gniewu, dann ist das eine ganz hohe Motivation, auch jetzt in Liebe zu wandeln. To wszystko nam daje bardzo wielką motywację do tego, aby też i w naszym życiu pielgrzymować w miłości. Das ist ja die Eigenschaft Gottes, Liebe. Dlatego, że miłość jest jedną z cech Boga. Das ist nicht eine gefühlsmäßige Liebe. Nie jest to miłość, która opiera się na jakichkolwiek uczuciach. Das wäre zu schwach. Wtedy byłaby za słabą. Sondern Liebe bedeutet eine Tätigkeit ausüben. Ale tu w tym przypadku miłość oznacza wykonywanie odpowiedniej czynności. Natürlich, objawia się czynem. Natürlich ist das mit Gefühl verbunden. Naturalnie ona też jest powiązana z uczuciami. Aber hat nichts mit wechselvollen Gefühlen zu tun. Ale nigdy nie ma nic do czynienia z zmiennymi uczuciami. Hinterher sagt er, wandelt als Kinder des Lichts in Vers 8. W 5 rozdziale, w 8 wierszu zwraca się do nas pod koniec tego wiersza: postępujcie jako dzieci światłości. Und in Vers 15 werden wir aufgefordert als Weise. A w 15 wierszu jesteśmy wzywani do tego, abyśmy postępowali jako mądrzy pod koniec tego wiersza. Wir werden also aufgefordert in Liebe zu wandeln und jetzt kommt der Vergleich. A więc jesteśmy wzywani, abyśmy postępowali w miłości i od razu pojawia się porównanie. Wie auch der Christus uns geliebt hat. Dokładnie tak samo, jak i Chrystus nas umiłował. Drugi wiersz 5 rozdziału. Der Jesus sah uns ganz genau. Der Jesus sah uns ganz genau. Pan Jezus widzi nas bardzo dokładnie. Alle Gleichgültigkeit. On widzi wszelką obojętność w nas. Alle Trägheit. On widzi również i nasze uzdolnienia. Die Unterlassungssünden vor der Bekehrung, nach der Bekehrung. On widzi również też i grzechy, jakie żeśmy popełnili przed i po nawróceniu, również i grzechy związane z tym, że żeśmy coś nie zrobili, a mieliśmy zrobić. Und doch hat er uns geliebt. A jednak On nas umiłował. Und dieses Maß der Liebe ist für uns der Maßstab. I ta właśnie miłość Boża jest wzorcem dla nas do naśladowania. In Kapitel 3 hatte Paulus davon gesprochen, dass wir die Liebe, die unausforschliche Liebe des Christus erfassen möchten. W trzecim rozdziale Paweł do nas mówi o tym, żebyśmy tą niezbadaną miłość Bożą objęli naszym naszą umiejętnością pojęcia. Wir lesen einfach mal den Vers. Przeczytamy po prostu ten wiersz. Efeser 3, Vers 19. 19 wiersz trzeciego rozdziału. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Das war sein Gebetsanliegen. To było treścią jego modlitw. Vielleicht beten wir heute zu wenig. Może w dzisiejszych czasach my o wiele za mało się modlimy. Dass wir die unausforschliche Liebe des Christus immer mehr erkennen. Abyśmy tą niezbadaną miłość Chrystusową coraz to więcej poznawali. Wenn sie lebendig vor uns steht, dann
sind wir auch in der Lage zu lieben. Jeżeli ona będzie żywo stała przed nami, miłość Chrystusowa, wtedy i my będziemy bardziej uzdolnieni do miłowania się nawzajem. Auch diesen Maßstab zu erfüllen. Aby wypełnić albo sprostać temu wzorcowi, który jest tu przedstawiony. Gott gibt uns keinen geringen Maßstab. A Bóg nie daje nam jakiegoś byle jakiego wzorca. Aber wir wissen alle aus der Praxis. A my wszyscy wiemy z naszego praktycznego życia. Wir kommen nicht an das Maß ran, nicht? An das Maß der Liebe des Christus kommen wir nicht ran. Że my do tej miary miłości Chrystusowej nie dojdziemy. Wenn wir so unterwegs sind, haben wir viel Liebe von den Geschwistern erfahren. Gdy my podróżujemy, to doświadczamy wiele miłości ze strony odwiedzanych wierzących. Das ist sehr schön. To jest piękną rzeczą. Das ist eine Atmosphäre, wo gläubige gedeihen. Jest to wtedy atmosfera, w której mogą wzrastać wierzący. Wo man durch den Glauben des einen, der in der Liebe zum Ausdruck kommt, ermuntert wird, motiviert wird. Gdzie przez wiarę drugiego i jednocześnie miłość działającą w nim, sami jesteśmy zachęceni. Aber wir bleiben sicherlich alle zurück hinter der Liebe des Christus. Ale z pewnością, jakże my pozostajemy w tyle za tym wzorcem miłości Chrystusowej. Die Liebe fand ihren höchsten Ausdruck, indem sie sich selbst hingegeben hat. Ta miłość, najwyższy wymiar tej miłości objawił się, gdy ona samą siebie ofiarowała. Wenn wir an den Kaufmann in Matthäus 13 denken, dann gab er alles, was er hatte. Gdy pomyślimy o tym podobieństwie z Mateusza 13 rozdziału, to będziemy mogli to zauważyć, że kupiec szukający pięknych pereł wszystko sprzedał, co posiadał, aby tą jedną kosztowną perłę nabyć. Der Herr hat auf alle messianischen Rechte zunächst verzichtet. Pan też zrezygnował ze wszystkich mesjanicznych praw, które mu się należały. Aber hat sich selbst gegeben. Tylko siebie samego dla nas darował. Hier für die Vielzahl der Glaubenden. A tutaj chodzi o tą wielką liczbę tych wierzących z obecnych czasów. In Vers 25 sehen wir, dass er sich für die Versammlung hingegeben hat. W 25. wierszu tego 5. rozdziału czytamy o tym, że on siebie samego wydał za zgromadzenie. Galata 2 Vers 20 sehen wir, dass er mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. A w liście do Galacjan w 2 rozdziale w 20 wierszu czytamy, że on siebie, że on mnie umiłował, aby siebie samego za mnie wydać. Er hat es getan als Darbringung. I tutaj on siebie darował jako dar. Er hat sein ganzes Leben gewissermaßen wie ein Nazireer, Gott geweiht. On całe swoje życie, tak jak Nazarejczyk, poświęcił Bogu. Und dann hat er sein Leben auch als Schlachtopfer dargegeben. I on swoje życie darował jako tą najwyższego wymiaru ofiarę rzeźną dla Boga. Das ist sein Tod. To znaczy, wydał siebie samego w śmierć. Zu einem duften Wohlgeruch. Aby stało się to tą wonią przyjemną dla Boga. Das ist der Charakter des Brandopfers. Bo taki jest też w ogóle charakter tych ofiar całopalnych. Da sehen wir einen Menschen, i teraz my możemy oglądać człowieka. Da sehen wir einen Menschen, der sich ganz dem Willen Gottes hingegeben hat, selbst im Tod. Który siebie samego całkowicie oddał pod wolę Bożą, nawet w śmierć. Hebräer 9, Vers 14 lesen wir noch dazu. Hebrajczyków 9 rozdział, 14 wiersz możemy jeszcze przeczytać. 9, Vers 14, ja. Hebrajczyków 9 rozdział, 14 wiersz. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie
bez skazy Bogu oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. In seiner Liebe hat er nicht geruht. On nie spoczął w swojej miłości, bis er Gott vollkommen verherrlicht hat, aż do momentu, gdy on w pełni Boga uczcił. Und die Grundlage gelegt hat, dass alle Menschen das Evangelium verkündigt werden kann. I założył podstawę tego, aby teraz wszystkim ludziom mogła być głoszona Ewangelia. Und allen Menschen bekannt werden darf, dass sie angenehm gemacht sind in dem Geliebten. I wszystkim ludziom, aby było to przekazane do wiadomości, że mogą być uczynieni przyjemnymi dla Boga w tym jednym, który stał się umiłowanym dla Boga. Die dieses Werk angenommen haben, dürfen jetzt göttliche Herrlichkeit besitzen. I wszyscy ci, którzy to dzieło Pana przyjęli, mogą teraz być w tym jednym umiłowanym. Wir werden also hier aufgefordert, in Liebe zu wandeln. Jesteśmy wzywani do tego, abyśmy w tej miłości dalej pielgrzymowali. Der Maßstab ist das Leben des Herrn Jesus. A wzorcem dla nas do naśladowania jest życie Pana Jezusa, aber auch sein Tod, ale również też i Jego śmierć, durch den er Gott wunderbar geehrt und verherrlicht hat. Przez którą On Boga w cudowny sposób uczcił i uwielbił. Es kann sein, dass wir in die Situation kommen, für die Brüder das Leben darlegen zu müssen. 1. Johannes 3, Vers 16. Może dojść do takiej sytuacji, że możemy być do tego doprowadzeni, aby życie położyć za braci naszych, o czym możemy przeczytać w pierwszym liście Jana, 3 rozdział 16 wiersz. Von Aquila und Priscilla wird gesagt, dass sie dazu bereit waren in 1. Korinther 16. W pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale jest mowa o Akwile i Priscyli, którzy byli do tego gotowi, aby życie swoje położyć dla Pana. Paulus war bereit, sein Leben darzulegen zum Wohle der Glaubenden. Również i Paweł był gotowy do tego, aby swoje życie położyć dla dobra wszystkich wierzących. Jakże żywo stała ta miłość Boża przed jego sercem. I to nowe życie, które zostało mu z łaski podarowane. Ja, die Kraft des Heiligen Geistes wurde in seinem Leben sichtbar. I ta moc Ducha Świętego w nim działająca była widoczna dla wszystkich na zewnątrz. Weil die Liebe des Herrn Jesus vor ihm stand. Dlatego, że zawsze miłość Pana Jezusa była żywa przed nim. Wie es im Leben und Sterben zum Ausdruck kam. Co objawiło się w życiu i w śmierci tego apostoła. Das wird auch bei uns so sein. I on chce, aby też i tak się stało w nas. Je mehr wir uns mit dem Herrn Jesus und seinem Werk beschäftigen, bo im więcej będziemy się zajmowali Panem Jezusem i dokonanym przez Niego dziełem, umso mehr werden wir motiviert sein, in Heiligkeit unseren Weg zu gehen. Tym bardziej będziemy zmotywowani do tego, abyśmy drogą życia szli w tej Jego świętości. In dem Licht zu wandeln, tym w Jego światłości pielgrzymując und in der Liebe zu wandeln und uns einander zu dienen. I w miłości Jego pielgrzymując, miłując w siebie nawzajem. Eines Tages brauchen wir diese Hinweise nicht mehr. Bo pewnego dnia już więcej nie będziemy potrzebowali tego rodzaju wskazówek. Dann werden wir frei sein von jeder Schwachheit und von der in uns wohnenden Sünde. I wtedy wolni będziemy od wszelkiej słabości i od tego w nas mieszkającego grzechu. Ale wtedy też i o wiele bardziej dobitnie będzie przed naszymi sercami postawiona miłość i śmierć naszego umiłowanego Pana. So wollen wir uns gegenseitig ermuntern. I tak chcielibyśmy siebie nawzajem do tego zachęcać, als Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder unseren Weg zu gehen.
abyśmy jako naśladowcy Boży, jako umiłowane dzieci Boże, siebie nawzajem miłować.